Życie mam takie jak chciałem, na policji donoszę. Ja jestem konfidentem, o makowca tylko proszę. Co ci leży jak dowód i co ci siedzi w głowie? Powiedz mi tylko jedno słowo i z tobą doniosę. Jestem w stanie potwierdzić białko, dowód i wszystko co mi dasz. Nie dyskutuj, tylko mi powiedz, czy na ziomka dalej papier masz. Bo kiedy patrzę tylko w twoje oczy, wiem, do końca mego życia będę konfidentem. Zawsze chciałem z tobą donieść tak, bo tylko z tobą doniosę wszystko, kto, gdzie, co i jak. 60 60 nosem to jest tak, gdzieś fiko nie złożyć brat. Omiję cię życie smak, nie. Tylko z tobą chcę donieść, tylko z tobą to widzę. Jak konfident rozpruje się. Jestem w stanie potwierdzić białko, dowód i wszystko co mi dasz. Tylko w Płocku spędzimy razem najpiękniejszy w naszym życiu czas. Bo kiedy patrzę tylko w twoje oczy, wiem, do końca mego życia będę komplimentem. Zawsze chciałem z tobą donieść tak, bo tylko z tobą doniosę wszystko, kto, gdzie, co i jak. Bo kiedy patrzę tylko w twoje oczy, wiem, do końca mego życia będę komplimentem. Zawsze chciałem z tobą donieść tak, bo tylko z tobą doniosę wszystko, kto, gdzie, co i jak. Jesteś definicją tego, czego chcę, jesteś tym, czego pragnę, tylko donieść z tobą chcę, wiesz. Jesteś wzorem konfidenta tylko moim, czuję ciągle w sercu swoim to. Bo kiedy patrzę tylko w twoje oczy, wiem, do końca mego życia będę komplimentem. Zawsze chciałem z tobą donieść tak, bo tylko z tobą doniosę wszystko, kto, gdzie, co i jak. Bo kiedy patrzę tylko w twoje oczy, wiem, z tobą razem dzień chrupiącą z ketchupem. Zawsze chciałem z tobą donieść tak, przy tobie czuję, że niczego nigdy mi nie było brak. 60 Dobry, witam. Witam serdecznie. Witam. Dzisiaj pogramy, no w sumie to nie pogramy. Właściwie to dzisiaj pogadamy, można powiedzieć. Pogadamy sobie o New Balance, poodpowiadamy na pytania. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, że znajdą się chętni. Witam serdecznie. Dobra, witać mnie, słychać mnie, witać. Witam Mateuszy wszystkich na świecie. Pomału, czekaj, bo... O, dobra. Mariusz, Luciferus, Xardera z Meksyk, Mateusze, wszystkie na świecie. Marcin, Kamil, witam. Ciamatizo, mocny. Smaleryk. Herax, o, bot mi zaspamował. Jaku, Matt, Chris, Konrad, Zdzisław, kolejny Marcin, witam. Aleksandros, Sebastetarik, Hanson, Derozenet, Memen. Uwitałem, spam. Apelius, witam. Nie, dobra, nie. Tu już nas spamowali, także to już nic z tego nie będzie, nie? Eee,
Siamango, Young Pablo, witam, się Aras, Snykas, Patryk, Darek, witam. Razakel, witam, się Memen, Marcin, Irish, Acelus, witam, Cezary, Kuco, witam serdecznie. O, siema Big Smoke, witam, witam. Nie, no nie wierzę, kto to kurwa. Witam, witam. Czekajcie, może się na to przeniesiemy. Czekajcie sekundę. Dobra, jestem. Jestem. Witam, witam. Jak wam się podobała piękna nuta startowa? Ja to Vertix. Ciao Jeban, witam. Ciao Barty. Ciao Sobi. Ciao Jakub Pablo, witam. Nie, Pionk Pablo, spali ci kompa, nie? Opie, nawet nie odpalaj RTX-a, bo nie da se rady, mówię ci od razu. Nie ma co ryzykować, stare, utraty sprzętu. Nie ma szansy, nie? Nie da rady. To się skończyła? Boomer jesteś, no i tyle. Taka prawda, no. Każdy sztywny git wie, o co chodzi, nie? Trzeba być sztywniutko, wiadomo. No i przegryzając martadelkę na komendę. Proste. Ktoś to boomer nie rozumie. A może by sobie jakieś tło ustawić rzadkie. Ten namiar na nutkę. Akurat wyłączyłem. Na Discordzie mogę wysłać ogólnie. Bo nie chcę mi się teraz szukać. Może by jakieś 1 z 10 będzie, no. Prawie jak 1 z 10. Może by... Czekaj, to tak, to bym sobie ten... Chciałbym to jakieś może tło fajne, żeby takie wisz było sobie. Coś fajnego. Nie wiem, czy mam coś fajnego. Co? Mam tu coś fajnego? Co to za chore gówno jest? Marcin w Hard Dreamach. Dziękuję serdecznie. Witamy, witamy. Dzięki bardzo, Marcin. Fajne tło. O! Chyba wiem, jakie będzie fajne tło. Ono było kiedyś na tym, na AB, nie wiem, czy będziecie pamiętać. Czekaj, tylko... Ja to zwyżej tego wysrał. Tu gdzieś jest... O! O! Jeszcze rozciągnę to, jak w menu było rozciągnięte. Elegancko, no jest, nie? Patrzcie tu, aż jakie bydle, nie? Jak się patrzy. To jest piękne, jest. Najpiękniejsze medu, aż łezki w oczach, nie? Swoją drogą, to chciałem wam, widzowie, drodzy, moi kochani, powiedzieć, że strzelam, że New Balance i AB mają 7 lat. Ale idąc z tymi faktami, to chciałbym was poinformować, że niedawno przecież było 5 lat New Balance i AB miało, więc to tak w drodze rozjaśnienia pewnych rzeczy, tam pewnych dyskusji, które dzisiaj zauważyłem, to chciałbym wam właśnie powiedzieć, że New Balance i AB skończyło 5 lat, a nie 7, jak to zdążyłem zauważyć, nie? What is that? Dobra. Plułeś widza? Nie, teraz oplułem. Jak tam, co tam, jak tam po świntach? Jak tam po świntach? Jak wam tam minęło? Się psychozo, witam. Paxton ekipa wyprawia? Nie, no fajnie się to ogląda. Szczerze mówiąc, ja sobie lubię oglądać i się śmieję z tego. Ja mam dobrą bekę ogólnie, nie wiem czy ten...
Ale to ja wam mówiłem, że ja mam takie inne trochę podejście, bo ja to raczej się tym nie przejmuję, raczej jak sobie oglądam, to ja z tego śmieję w cholerę, nie? Ja mam taką bekę, no to jest tak samo jak, no nie wiem, ludzie się wkurwiają tam na przykład do Mamona o coś tam, że wiesz, że coś tam sobie mówi, a ja się z tego śmieję, mam w chuj jakby bekę, nie? I tak samo ludzie tam już, kurwa, wiecie, już... każdego chciał mo, w sensie, że tak wiecie, że ustawiać tak moralnie. Nie powiem tego, bo mi się język plącze, nie wiem czemu, a nie było pita. Każdy by chciał każdego ustawiać, a ja też sobie tak siedzę z boku i tak patrzę i sobie pierdolam popcorn. Także fajnie jest, nie? Siema, Zero, witam. Ogólnie, tak się jeszcze zapytam. Jesteście gotowi? Bo ogólnie powiem wam tak. It's gonna revite all New Balance Quest. W sumie możecie zapytać Likiera, co on już nie robi tego nowego moda? W sensie, bo jakby... pisał jeszcze jakiś czas temu, pamiętam, no nie wiem, to było z 2 miesiące temu, czy 3 nawet w sumie, że będzie robił nowego moda, nie? On chce całe questy w sumie przepisywać? Bo to w sumie, nie wiem o co chodzi ogólnie, tak szczerze mówiąc. Chciałem Przemysław, witam, nie jesteśmy. No to killer pierwszy będziesz do pytania. Dobra, tu tak, zaznaczę tutaj, guys, wam od razu, że dzisiaj grać nie będziemy. Tak ja przepisał, czemu ja? Czemu ja mam przepisać? Czemu ja mam przepisać? Halo, o co chodzi? Cześć, Mephisto, witam. Co chodzi? Co ja? Ja wiem, że ja stworzyłem New Balance. Dlaczego on mnie teraz wkopuje? Dlaczego on wyciąga na mnie teraz brudy, że ja New Balance stworzyłem? Likier! What are you doing, man? Don't talk! Please! No! Nie może prawdy powiedzieć. Powstrzymajcie go, Kamil! Powstrzymaj go, powiedz mu, że nie może powiedzieć prawdy, że ja zrobiłem New Balance. Przecież jak się ludzie o tym dowiedzą... Nie może tak być. To była przykrywka dobra. Czali, witam. Nie bana, tylko jakiego bana? No, także ten. Co tam mówiliście, co? No niestety, ten internet zakłamany, nie? Widzicie, całe życie wam wmawiano, że jakiś Likier tworzył, nie? A Likier był tylko Znaczy ten, prawdziwym content kreatorem. Siema, Garys, witam. Ej. Dobra, daj mnie tu wyżej. Wyżej będę se patrzył, bo tak ten ekran nie umiem patrzeć, już się tak odzwyczaiłem trochę patrząc. Tutaj tak. Miałem pisać zasady ogólnie do opisu, ale stwierdziłem fakt, że i tak ich pewnie nie przydacie. Więc na szybko po prostu jakby wytłumaczę, co my będziemy w ogóle dzisiaj robić. Bo tak, nie będziemy dzisiaj grać. Będziemy dzisiaj się pytać. Mam przygotowanych... Zaraz wam powiem. No jak jest 110 pytań? 110 pytań. Myślę, że powinno raczej wystarczyć. Na przynajmniej jakiś tam czas. Raczej trochę jest. Co jeszcze? Będę pytał wyrywkowo,
No chętnych. Pytania są tak naprawdę różnej rangi. To znaczy są pytania prostsze, no są pytania podchwytliwe i są pytania, myślę, że bardzo trudne. A od razu mówię, że 95% pytań nie znajdziecie w spisie, w faku, ani w żadnym źródle generalnie. Całe jakby pytania opierają się głównie na wiedzy, więc jeżeli ktoś będzie miał wiedzę, to myślę, że sobie spokojnie z tym poradzi. Jak będę pytał jednej osoby, to prosiłbym, żeby inne osoby siedziały cicho. W momencie, kiedy powiem, że pytanie jest otwarte i mogą odpowiadać wszyscy, to wtedy dopiero możecie pisać. Dopiero w momencie, kiedy ja powiem, że można. Więc nie wyrywajcie się po prostu, bo jak zobaczę, że ktoś tam napisał, to 24 timeout leci od razu. A są chłopaki na czacie, to was szybciej wywalą, nie zdążycie cokolwiek zrobić, więc jak chcecie timeouta na 24, no to widzimy się jutro, to może od razu napiszcie cześć. To jak tak wolicie, to ten. Za same odpowiedzi będę dawał kajmuszki. Nie ustalałem jakiejś liczby sensownej, może będę po prostu patrzył na rangę pytania. Jeżeli zauważę, że ktoś faktycznie szasta wiedzą i odpowie na bardzo trudne pytania, to myślę, że jestem go w stanie nagrodzić dużo. Najpewniej przyczyni się to na to, że ja później gry już nie przejdę, ale przynajmniej będziecie mieli dojebaną zabawę, więc tutaj będą mogli się już popisać ci, co faktycznie coś wiedzą, nie? Siema Oskar, siema Paweł. Też prosiłbym, że w czasie odpowiedzi nie pisać czegoś takiego, czekaj odpowiadam, tylko się zastanów, napisz i tyle, a nie pisz czekaj odpowiadam, bo mówię, to jest tylko w formie zabawy, nie bierzcie tego jako, że nie wiem, ktoś was wyśmieje, bo czegoś nie wiecie, bo najpewniej na waszym miejscu inni to by się zesrali i tak by na te pytania nie odpowiedzieli, więc tutaj miejcie tą jakby honor, chociaż nie oszukiwać. Miejcie honor, nie oszukiwać, to jest tylko i wyłącznie zabawa, pytanie 110, myślę, że raczej jak ktoś będzie chciał, to każdy będzie mógł odpowiedzieć na pytanie. Czy zasady są jakieś niejasne? Czy pytam tak, nie wiem, coś chcecie zapytać, ktoś jeszcze... coś jeszcze chcecie jakby wiedzieć jakby z tego wszystkiego? No dobrze, no ale ja nie jestem w stanie zapytać wszystkich osób tak czy siak. To jest 110 pytań, gdzie pytania są dosyć trudne. Znaczy no różne ich trudności. I ja nie jestem w stanie zapytać wszystkich, nie? Bardziej, że może wam jeszcze coś pokażę, ogólnie co tam już od dłuższego czasu, powiedzmy, wymyśliłem. Może wam coś pokażę, zobaczymy jeszcze. Znaczy, ja generalnie nie mam rudych włosów, już wam powiedziałem. Ja nie mam rudych włosów, jak zauważyliście, mam tylko kitkę, nie? Ja nie liczę liści na drzewach, cegieł czy schodów, nie? Więc takich rzeczy nie będzie. Natomiast uwierzcie mi, że są to pytania, które no, są wymagające. Są też pytania obrazkowe. Nie ma żadnych pytań o żadne jakby sprawy techniczne, to znaczy jakieś tam GWE. Nie ma pytań o kooperacyjny tryb. Nie ma też pytań w sumie o najnowszy content. Znacie moje zdanie, uważam, że on jest gówniany. Jest nawet ciężko zapamiętywalny, czyli tam zwiadowca i tak dalej, kompany, nie ma takich rzeczy. Więc jak ktoś się boi, że będą jakieś pytania stricte o jakichś zwiadowców, to nie będzie. I nie będę wybierał raczej pytań, będę raczej patrzył, jaka jest treść pytania, będę wybierał sobie jakąś randomową osobę, która będzie sobie chciała odpowiedzieć. No i to jest w sumie tyle. Tylko pamiętajcie, że tak mówię,
Pytania są też i podchwytliwe, nie? Jaką czas ma odpowiedzi? Nie wiem. Jest różna ranga pytań, nie? To znaczy... wiem po prostu, które są jakby trudniejsze pytania i tak dalej, więc będę wiedział po prostu, czy dać komuś więcej czasu, czy mniej. No jeżeli pytanie będzie na tyle proste, że odpowiadasz i ten, a ktoś mi napisze czekaj, bo odpowiadam, to będę wiedział, że już szuka po spisie i tak dalej, nie? Także panie Gruchoksie, pan się tam, wiesz, pilnujesz. No. Napisać zasady? Stary, Delink, to nic nie da, chłopie. Ja już mam praktykę tutaj tyle czasu i za każdym razem piszę tytuł, chłopie, piszę, nie wiem, kim gram i tak dalej. Na miniaturce postać widnieje, kim ja gram, a chłop przychodzi i pyta, kim ja gram. To jakby to nie da rady, chłopok. Wiesz, to mi nawet nie mów, że to coś jakby ludzi nauczy, nie? Chłopie, dajże spokój. Musiałem się namyśleć. No. Musiałem się namyśleć. No. Ciarta, witam. To może... Dobra, to może sobie zaczniemy już od pierwszego pytanka dla kogoś. Może zaczniemy od tego prostszego tutaj. Twojego flex pierwszego pytania zaczniemy. No to myślę, że jest prostsze. Czekaj, bo piszę. Dobra. To co? Kto chce takie pytanie rozgrzewkowe, nie? Takie rozgrzewkowe, to nie, to takie mówię, prostsze pytanie, myślę. Raczej ktoś jak pograł to raz, dwa razy, to będzie wiedział, nie? Myślę, że takie rozgrzewkowe pytanko. Nie wiem, czy chce Aleksander dawać pytania, bo bym się od razu zbanować, byś nie odpowiedział. Jeszcze Aleksander, witam. Dobre, rozgrzewkowe. Okej. Kto tu taki? Ale to rozgrzewkowe, guys. To dajcie komuś to średnio ogarnia, nie? A nie, tu się odzywają. Tu widzę już na ponikach, że ten, że wy coś tam wiecie, nie? Jakie ten, to... Dobra, Aleksandro. Masz pytanie, bo tobie nie wierzę czasami w tą twoją wiedzę, więc masz być. Niech będziesz jako pierwszy. Jakby coś go flex banuj go od razu na Discordzie, on tam siedzi, nie? Jakby coś. Słuchasz? Jesteś gotowy? No to słuchaj, pytanie. Bardzo proste pytanie. Po prostu wymień kręgi i wymaganą manę i rozdziały i mana na który rozdział potrzebujemy, po prostu wszystkie kręgi. Myślę, że giga łatwe pytanie, każdy to powinien znać jak amen w pacierzu, nie? No to jest taka klasyka, nie? Bardzo proste takie pytanie rozgrzewkowe, nie? To jest to proste? No? Czy to banał jest? Jakie trudne się trafią, co wy gadacie za głupoty teraz? Ale czekajcie, no bo ten odpowiada, nie? No czekajcie, no dajcie chłopu odpowiedź, bo to jest nie tyle trudne pytanie, co czasochłonne, w sensie, bo trzeba ten... Drugie krągo się... Dobra, banuj go flex, bo to już chuj z tego, nie? Ja pierdolę, dajże spokój. Dobra, kto napisze? Kto pierwszy, ten lepszy. Banujcie go, bo to chuj z nim. Nie daj, jaki wstyd. Daj sobie, idź. Kto napisze? Kto pierwszy?
wszystkie kręgi i wymagania many. Wszystkie kręgi. Nie 2, 10, 2 bułki, tylko wszystkie jakby po kolei. Spokojnie wypiszę, kto pierwszy, temu dam nagrodę. Po co się zgłaszasz, że nic nie wiesz, nie? W jednym zdaniu wypiszcie. A nie rozwalajcie potem, bo ja... No kurwa, chociaż jeden uratował honor, nie? Chociaż Axo chociaż uratował honor, nie? Bo to widzę, że masakra, nie? Ty, ale poważnie to jest trudne pytanie? Nie, Axo dobrze odpowiedział. Nie no, panowie, naprawdę to było takie trudne pytanie? No Mateusz widzę, że tutaj też napisał później, nie? Czekaj, jeszcze tu Memen chyba napisał, tak? Tak, Memen też napisał. Ale Axo był pierwszy, nie? Poważnie to było takie trudne pytanie? Nie, ja serio pytam teraz. To na czwarty napisał 700. Ty to widzisz. Ty faktycznie! O, to źle! Poczekaj, to Memen napisał dobrze, tak. Dobra, ja nie źle popatrzyłem. Czekaj, nie. Czwarty krąg. Trzeci rozdział 600 many lub czwarty, okej. Okay. Nie, Memen dobrze napisał, dobra, ty. Ty, dobrze, ty, kurwa, flex. Flex czujny, nie? Ja nie zauważyłem, bo to tak mi się zgadzało już początek, nie? Tak tego wiecie, zerkłem. Nie, no, pany! Dobra, Memen. Staniesz kajmuśki. Ja uważam to za łatwe pytanie, naprawdę. Ale widzę, że to naprawdę jakąś tam trudność sprawiło. Dobra. Myślę, że za 6000 jak ci dodam, to się nie pogniewasz, nie? Myślę, że nie pogniewasz. Kurwa, tak ja wam zadam trudniejsze pytanie, to ja nie wiem, co wy zrobicie, nie? Popoki. Ja mam takie pytania, nie? O chłopok. Dobra. To teraz następna osoba. Ja myślę, że już jakby średnio zaawansowana mogłaby się odezwać tutaj. Kilka razy przeszedłeś takie rzeczy, nie pamiętasz, jak kręgi dla magów? To jest jakby ten, taka... Giga podstawa bym nawet powiedział, nie? Astrilek? Dobra, damy Astrilkowi. Potem Gruchox ci coś innego zadam, bo pewnie nie ten. Dobra, Asylek możesz być, nie? Też ci grucha innego wybiorę. Jakiegoś pytania, bo żebyś nie szukał kurwa w spisie, nie? Na pewno. Siak, Sanok. Dobra, gotowy jesteś, mówisz. Słuchaj tutaj. Pytanie jest takie. Czy w grze występują pancerze, w których bandyci po pokonaniu Franco nas atakują? Jeżeli takie są, to wymień. Jeżeli ich nie ma, powiedz, że nie ma. Trzeba kup sąsiadzie szlak. Pytanie jest do Asrilka. Znaczy pytania są dla jednej osoby jak zadaję, a później są dla wszystkich. Więc jak ktoś już wie, to sobie już kodujcie. Wydaje mi się, że nie ma takich pancerzy. Jest to błędna odpowiedź, więc zapraszam kogoś, kto
teraz odpowie. Śmiało, kto pierwszy, ten lepszy. Czy występują w grze pancerze? Tutaj widzę, że... Tutaj widzę, że tak. Maru dobrze odpowiedział. Był pierwszy. Meksyk na YouTubie był pierwszy. Ale widzę, że Maru był szybszy. Ciężko to ocenić generalnie, bo wiadomo, że tam jest różny ten... Różny czas, ale powiedzmy, że... Dajmy tu Maru. Punkty. Nie pogniewasz się, Meksyk, chyba że go nie znajdę, chłopa. Chłopak, ty nowy jesteś? Bo cię nie mogę na razie wyśledzić tu. Ja sobie zapiszę ogólnie, że mam ci dać te kajmuszki, bo nie mój program cię jeszcze nie widzi. Mój program cię jeszcze, chłopak, nie widzi. A przynajmniej na tym koncie cię znaleźć nie mogę, chyba że miałeś jeszcze może jakiś inny nick. Może po jakimś innym nicku czy coś. Spoko, spoko, Meksyk. Nie no, ja wiem, Meksyk, ty masz wiedzę, nie? Tak, ja wiem, tylko że no mówię, no ja wiem, że Meksyk ma wiedzę, nie? On faktycznie jakby wie z New Balansu dużo. On nieraz udowodnił, że dużo wie, więc... To też nie jest tak, że... Bo tak równie dobrze to Meksyk by pewnie odpowiedział na kurwę pytań, nie? Ha, wcześniej na YouTube by znikł. No to musi się ten... To... Od czasu do czasu się odzywaj, to pewnie się program dodał. Do tego potem ci po prostu dam, ile ci mogę dać. Zapiszę po prostu. Dobra, 6K też ci po prostu damy później, nie? Ja sobie już tutaj zapisałem. Miałem do Sobiego ogólnie pytanie przygotowane, bo jest trudne. W sumie przynajmniej tak uważam, że jest trudne. Ale no dobra. Ty, Razakel, podejmujesz się trudnego pytania? Kto tu? Albo może ty, albo Meksyk. O, dawaj Meksyk, chcesz trudne pytanie? Myślę, że to jest trudne. Że czytać odpowiedzi. No to jeżeli chodzi o odpowiedź od poprzedniego pytania, to wszystkie szaty Maga Ognia oraz Paladyna. W sensie tutaj wchodzi w skład również nowicjusza ubranie Maga Ognia i cała reszta wszystkich szat Maga Ognia, tylko Maga Ognia, zawsze cię bandyci zaatakują i Paladyna. Strażnika miejskiego nie wchodzi w grę, no ja to sprawdzałem specjalnie i nie atakują ogólnie. To jest dziwne, ale w Paladynacie już atakują. Maru, to ja. Dobra. Znaczy no... I tak ci nie mam jak dać na to puste konto, bo niku nie masz, wiesz? Opok. Dobra, Meksyk, słuchaj pytania. Myślę, że jest dosyć trudne. I trzeba się na pewno zastanowić dobrze. Wymień wszystkich kowali z gry bez kowala z Doliny Cieni i bez kowala orkowego. Tak, poza tym to wszystkich kowali. I nie usunęło? Że miałeś jakieś, wiesz, niepoprawne politycznie, nie? To jest, myślę, że trudne pytanie. Bo tutaj można się zapomnieć. I tak dalej, nie? No do tego mówię, to jest trudne, nie? Łatwiutkie! Ty patrz, ty! Jaki ten, odważny! Odpowiada Meksyk. Panie Schulz, to jest raz. Y
Ile tworzyłeś te pytania? Znaczy my tworzyliśmy te pytania w trójkę, nie? Siaki Loren, siaki Tachi, witam. Znaczy no nie polecam się droczyć, no bo moderator mógłby ci wywalić bana, więc... Siano Lan, witam. Wiecie, bo... Patrzę ogólnie, czy ten, czy... Jak się go odpisał, czy nie? Chyba jeszcze nie, przynajmniej nie widziałem. Jak wiecie, czasami, wiecie, czat przeskoczy i... Mogę sobie po, ten... Pominąć, nie? No tutaj jakby na pewno dłużej się trzeba zastanowić, nie? No tego nie znajdziesz nigdzie, nie? Byś musiał po grze latać, więc ja tu jestem pewny, że tego w spisie nie ma, tego nie ma nigdzie, nie? Cześć Jakub, witam. Quiz z Otelo Moda? Z Otelo Moda wydaje mi się, że byłby giga ciężki dla ludzi, bo nie ma tylu osób, które się aż tak zna na modzie. Może w przyszłości kiedyś ta. Dobra, co ty napisałeś? Darion, Harad, Karl Bennett, Crimson. Reszty nie pamiętam. Znaczy, Crimson to jest złotnik ogólnie. Tutaj od razu zaznaczam, więc nie. Jest więcej. Czy ktoś jest w stanie wymienić wszystkich kowali? Wszystkich kowali z gry. Poza oczywiście kowalem z Doliny Cieni. Nie dawałem tego, ponieważ byłoby to bardzo trudne. I kowal z miasta orkowego, no to też jest bardzo trudne, nie? Okej, okay, co wy tu piszecie? Stone? Jaki kurwa Stone jest w New Balance? Opa, ktoś się chyba zagubił. Karl, Harad, Bennett, Huno. Jan Morris, Darion. Czekajcie, muszę sobie... Tu jest Aphelius prawie dobrze, ale ci brakło. Harad... Nie, nie, tu mogę w pytaniu też zaznaczyć tych czeladników, żebyście nie wymieniali, nie? Bennett Dobar. Darion, Joru, Huno, Karl Crimson. Crimson to złotnik, tak powiedziałem. To nie jest kowal, to jest złotnik po prostu. Bennett, Darion, Ryan, Hopkins. Dobar, Parla, no, Paul. Bennett, Karl, Harad, Darion, Kowal z Zamku. Norkowego Kowal, Kowal Łowców Demonów. Kowal Maciej. Weź to teraz ogarnij, nie? Harad. Stary, Harad, Bennett, Karl, Darion, Mortis. Joru, Dobar, Huno, Jan. Natomiast Tetaryk jest najbliżej. Tylko ty dałeś jakby... Mortisa. Nie pamiętam, jak ten drugi się łeb nazywał ogólnie. Ten obok, bo tam jest... Virian on się nazywa. To jest jakby w obozie Bractwa. A jego właśnie nie napisałeś. Ale to może ten drugi się Mortis nazywa. Tego to już ja sam nawet nie pamiętam. Ale kowalem jest ten. Kowalem jest Virian na pewno, nie?
Czy bierzemy takich... Nie można powiedzieć, że Steterek... ten, Stetarik chyba najbliżej był chyba z tego wszystkiego, bo tak czytałem wasze ten... Wydaje mi się, że ten, że tak patrzyłem, to Stetarik chyba był najbliżej ogólnie z tego chyba wszystkiego, nie? Bo ja mam tutaj wypisano tak: Kuno, Bennett, Harad, Karl, Darion, Virian, Dobar, Mortis i Jan. Dobra. Słuchajcie, dajemy Stetarikowi punkty. Co by się nie zmarnowało? Dobra, niech będzie tyle. Jaki wilk to kowal? Co wy gadacie? Macieja z farmy Oswalda brakło? Znaczy, no, tam z farmy Oswalda to jeszcze jest ten przecież na tym, na... Tam jest dwóch tak naprawdę, ale... To ja zaznaczałem jakby na starcie, przecież mówiłem, że trochę nie bierzemy jakby kontentu. Znaczy, no, jak ktoś wymieni, to spoko, ale bardziej chodziło o tych takich podstawowych kowali, nie? O, może tak. Bo tamci są tacy giga dodatkowi, nie? Tylko właśnie mówiłem na starcie, że nie bierzemy trochę pod uwagę kowali, którzy są, powiedzmy, z tego ala nowego... Znaczy, właściwie to nowego kontentu tak za bardzo nie bierzemy, bo on jest trochę XD, nie? No dobra. Teraz pytanie obrazkowe będzie. Cześć Mac, witam. Teraz będzie pytanie obrazkowe. Pytanko obrazkowe. Opak. Dobra, dajmy tu Marcinowi. Niech będzie tu Marcin. Idę po okulary. Dajmy tu Marcinowi. Zaraz tylko sobie jeszcze ten przygotuję ten obrazek od razu. Tutaj mam jakby ustawiony. Proszę bardzo, proszę się przypatrzeć na oponenta. Proszę się przypatrzeć na oponenta. I teraz Marcin, słuchaj treści pytania. Jakie są wszystkie możliwe trofea do pozyskania z tego pana? Panie Marcinie, wszystkie możliwe trofea do pozyskania z tego bydlaka, nie? Marcin napisał żuwaczki. Czyli rozumiem, że to jest tylko jakby odpowiedź. Czyli odpowiedź moim jest jakby jak najbardziej poprawna. Z pająka możemy pozyskać tylko i wyłącznie żuwaczki, także gratuluję. Dobra, to jest dobra odpowiedź. Było to trochę podchwytliwe, ponieważ pytanie było tak skonstruowane, jakby miało coś być z tego więcej, nie? Nie, dobra, pyk. Proszę panie Marcinie. Bo dobrze przeznaczyłem, do dobrego Marcina. Nie wiem, bo jest 10 Marcinów i nie wiem, który Marcin to Marcin, nie? Ale chyba ten Marcin. Także
Tak jak wam powiedziałem, takich pytań jest ten. Jest więcej. Jeżeli chodzi. Dobra, kogo by tu wyznaczyć? Kto tam się jeszcze dobijał? To tutaj mam w ogóle zapytanie. O! Ja, Daszko, witam. Ty chcesz Razakel? Dobra, jak się już tak upominasz? Albo ty, albo Gruchoxa. Ty, nie, czekaj, nie. Dobra, Gruchox. Gruchox, Gruchox. Mam pytanie dla ciebie. Nie, to, nie, dobra, to jest dla Gruchoxa. Tak, 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 tak. Nie, nie, dobra, Gruchox. Musi być Gruchox teraz, nie? To jest pytanie idealne pod Gruchoxa. Dobra, dobra, Gruchox, słuchasz? Słuchaj tu, Gruchox, nie? 15 sekund na odpowiedź. Więcej nie dostaniesz, nie? Ile? Ile wartości życia przywróci nam roślina lecznicza? Ty kurwa nie pisz kier... Co jakie 100? Co jakie 100? Co to, co ty napisałeś tam? Kurwa mać, Gruchox! Nie! Degradujcie go! A idź pan... Wyrzucać mi go stąd, kurwa! Idź się stąd! Poszedł, kurwa! Nieuku jeden! Ja pierdolę, jaki wstyd! Nie, nie! Nie mogę! Źle zrozumiałem! Nie no! Piętnaście, guys! 15! Widzę tutaj... Parę osób napisało, że 15. Kto pierwszy napisał 15? Afelius napisał chyba pierwszy, 15, nie, Medarne był pierwszy. Nie no, 100 napisał! Roślina lecznicza 100 przywraca HP, nie mogę, nie! Ja cię dupio! Gruchox, nie mogę. Medarne był chyba pierwszy. Z tego co widzę. Nie, nie powiedziałem, że można pisać, ale też pana nie mam. Tu w liście. Nie oglądacie. Dobra, zapiszę sobie, że też tu przekazać. Jak was program już wyłapie, to... Jak setki w metku. Siarkan. Nie mogę. Gruchox, nie mogę. Nie, to chłop już spalony do końca życia jest już u mnie, nie? Dajcie spokój, nie? Dobra. Teraz pytanie kulinarne. O, tak bym to nawet nazwał. Ja myślę, że Tomisław to jest dobry kucharz, mi się tak wydaje, nie? Tomisław! Czekajcie, czekajcie, bo tu to jest już takie, wiecie, tematyczne, nie? Od Tomisława myślę. Tomisław! Staram się dawać szansę tym, co się nie odpowiadali generalnie. Nie chcę? A mnie to nie obchodzi, że nie chcesz. Tomisław! Hehehehe
Pozdrem balansa, by odpowiedział. Daj Zdzisława? Nie, bo nie chcę go banować, nie? To mi dawaj? Dobra, barman. To dam ci to pytanie. Widzę, że spodni to dzisiaj nie ubrali. Więc no niestety. Więc barman, słuchaj pytania. Jak będzie barman? Jaką ilość oraz jaki jest dokładny bonus, który otrzymamy po zjedzeniu ostryk? Ostrygi. Ten, co jest takie z małży, wyciągamy. Tak tutaj. Ja zamknę te skrzyni. Ty nie, Bettina ubije, tylko gadaj, nie? Zgłaszasz się, to odpowiadaj, nie? Dobra, kto wie? Maciek R widzę pierwszy. Bardzo dobra odpowiedź. Nie no, to było łatwe pytanie. W sensie, jakby uważam, że to było już takie podstawowe pytanie, nie? Maciek był tam pierwszy, więc Maćkowi dodałem punkciki. Dobra. To my tu mamy następne. O! Obrazkowe. Obrazkowe pytanie. Następne. Siapo, Lanos, witam. Tak, czekaj, Marcin, bo ty już odpowiadałeś, nie? Dobra, Denning, możesz być ty. Damy Dellingowi, bo nie pamiętam, że Denning odpowiadał. Dobre w obrazki. Możeś pan już odpowiadał, dobre? To cię uspokoisz. Dobra. Screen numer 2. Screenik numer 2. I teraz treść pytania do screenka numer 2. Co to za miejsce? Opisz, gdzie dokładnie się znajdujemy oraz co widzimy. Muzyczne? No chłopo, proste, nie? Jak leż? To był inny Marcin? Jak inny Marcin? Nieprawda. Każdy Marcin to ten sam Marcin. Ja. Oho. Witam. Czego nie wiecie? Xt. Dziękuję serdecznie. Dzięki, Xardokar. Ale dzisiaj nie ma kar. Dziękuję bardzo. Obaw wieżek Stardasa, góry, gdzie przechodzi się po szczaw, to bice łucznika, widzimy wodospał i farmę Melgara. No i taka odpowiedź szanuję. Taka odpowiedź szanujemy. Bardzo ładnie, panie Delling. Jest to oczywiście poprawna odpowiedź. Bardzo dobry. Dobra, pan Delling bardzo dobrze odpowiedział. Elegancko, nie? Dobra, tu mam takie bardziej easter eggowe pytanie, ale łatwe. Ale myślę, że łatwe. Powie cowboy, ty jesteś stary pryka, kurwa. To tobie jakieś trudne muszę wymyślić.
Wiecie, komaj, chłopak znam przecież już kurwa tyle lat. Daj spokój, nie? Nie, to za proste pytanie. To jest dla kogoś to... Takie isteregowe, ale myślę, że bardzo proste. Nawet trochę ze świeższego nawet kontentu jest niby, ale ona jest giga prosta, nie? Uważam. Dobra, Draco, możesz być. Chuj, ten, niech będą jak. Słuchaj, Draco. Pytanie brzmi tak. Jaką lokację możemy zobaczyć w oddali z terenów nadmorskich? Czyli arena. Taki lag. Cześć, Shiro, witam. Lag był? Słyszał pan pytanie, panie Draco? Bo... Tak, Krokus, witam. W poprzednim pytaniu obrazkowym przy okazji jest interesująca notatka, a i do mojego pytania to zrozumiałem jako podka i wiedziałem, że zjebałem, chcę, pragnę się zrehabilitować i proszę mnie nie skreślać X. Nie, panie Gruchox, nie, pan już ten, Czagleba. No i jakby nie widzę odpowiedzi generalnie, a to jest prosta, nie? Ale jest ten stream w ogóle? Powiedział pan ogólnie ten pan Draco? Aha, już napisali, okej. Okay. No w sumie... No dobra, no przynajmniej za uczciwość, nie? To panie Draco i tak panu dam, bo przynajmniej pan był uczciwy, że... Przynajmniej pan widział, że już napisali, nie? No niestety, no z dziadami tak, no niestety jest, że... Tak, widzę. Właśnie jakby ten, no bo już oczywiście kurwa musi 10 osób się wyrwać, nie? Ale za uczciwość szanuję, że pan przynajmniej powiedział, że ten, proszę bardzo. Jak komplet za odpowiedź. Tak. No i fajnie. No jak pan powiedział prawdę, to się szanuje. Dobra. Daj pytanie, ok. Nie. Dobra, czekaj, co my tu mamy teraz za następne? O. Tu będzie trochę więcej obrazkowych, potem ich nie będzie, bo tak sobie nie mieszałem tych pytań, tylko tak sobie ten... okej. Okay. To jest też... Myślę, że dla kogoś to jest jakbyś łatwiejsze pytanie. Myślę, że dość proste dla kogoś. Dość jakoś świeży jest ogólnie. Ateista, kto by chciał sobie spróbować? Pomyśl, to łatwe pytanie jest nawet bardzo. Ty to, Aleksandro, się już lepiej ci osiedź, nie? Ty to, Kurzel, nie jesteś świeży. To zacznijmy od tego. Ty tak samo, Refelius, nie jesteś świeży. No co wiem, jak kurwa chłopaki próbujecie oszukać, no. Ty nowy kurwa to masz nick założony, nie?
Chyba damy Arkanowi. Arkana kojarzę co prawda z czatu, ale nie kojarzę za bardzo, jakby z Discorda w sumie, przyznam szczerze. To wy wiecie, no próbujecie mnie oszukać, jak ja was kurwa kojarzę, nie? To wy myślicie, że ja nie wiem, że wygraliście, kurwa, nie? A takie pytanie dla dziewczyn chcecie, nie? A potem się nie umiecie, dajcie spokój, nie? Świeży, no. Nie oszukujcie mnie, panowie. To kurwa, wiecie, to że was jest trochę więcej, to ja was kojarzę. Spokojnie. To nie jest tak, że ja was nie pamiętam. Dobra, pytanie będzie obrazkowe. Dobrze mówię? Chyba tak. Jest to oczywiście do pana Arkana, więc od razu tutaj zaznaczam jeszcze raz. I pytanie brzmi następująco. Gdzie aktualnie się znajdujemy? Oraz co to za lokacja? Gdzie aktualnie się znajdujemy, oraz co to jest za lokacja, nie? Jest to cmentarzyk przy karczmie Armii Oswalda. No to jest poprawna odpowiedź. Co prawda, no... tam Kamil ogólnie z Flexem, jak im dajecie, to dawajcie im 24, nie? Dawajcie im 24 timeouta od razu, nie? Wypierdalajcie od razu, nie usuwajcie wiadomości 24. Od razu, nie? Dobra, panie Arkan, dobra odpowiedź to jest. Tak, Kacper? A, w sumie ty, czemu ty moda nie masz? Masz, jak nie masz, co ty gadasz? Masz moderatora zarządzającego, kurwa. Witam, co mogę zrobić ze zlotem wydobytym u bandytów na bagnach w GOTH i C2 Kowal? W Kowalu ze złotem? O kurwa, dobre pytanie. Ty, nie pamiętam. Pamiętam ktoś, co się z Kowalem, w Kowalu, w modzie Kowal ze złotem robiło? Ty, nie pamiętam. Wiem, że jakby ten, żelazo i bryłki były do tego potrzebne. Ze złotem? Nie pamiętam. Może gdzieś tam do craftingu było czegoś potrzebne, ale... Przetopić na monety, a nie dało się coś więcej tam robić, bo tam jest więcej tych craftingów, nie? Pancerzy było. Dziękuję bardzo. Dobra. Teraz tak, co mamy tu za pytanie? Następne jest nadal obrazkowe. Jest kolejne obrazkowe, które też jest bardzo proste. Też jest bardzo proste. Czekaj, czy ja dałem kajmuśki, bo się już tak powaliłem po prostu, ale... Bo teraz opowiadał Arkan, tak? Dobra. Kogoś jakby też jakby świeżego bym tu poprosił. Jak mi powiesz, daj pytanie, ok, kto pan jesteś, to wtedy ten, dogadamy się. Możesz być smalerek w sumie. Nie jestem w stanie stwierdzić, jaki jest twój skill w New Balance, ale... Tak, to pan jesteś, nie? Dobra, smaleryk nie będzie. Już jakby daję obrazek. Proszę, obrazek numer 4. Pyk. I pytanie brzmi. Gdzie aktualnie się znajdujemy?
oraz co to za lokacja. A, taki skill na DC. Kubo? A to nie, nie, to nie bierzemy. Nie, 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 to taki, to nie. Nie widzę. Aha, napisałeś już, tak? Dobra, bo jakby tam, wiesz, przyglądałem się, ale nie widziałem. Dobra, to jest poprawna odpowiedź. To jest poprawna odpowiedź, zgadza się. Dobra. Okej. Dobra, ja nie widziałem, bo wiesz, bo spamują, piszą pierdołę, patrzę też, czy nie podpowiadają, nie? Bo to dziadki jedne, to wiadomo, nie? To tłumaczyć im to, to nie da rady. Dobra, to było też proste, to jest zachodnie wybrzeże koło druida. Tutaj jakby powtarzamy. Dobra. Teraz pytanko. Kogo by tu pytanko teraz zadać? Stary 420.pl. Nie no, chłopak. Dawaj. Stary 420.pl. Nie no, gość mnie kupił nikiem, nie? Ja mu muszę to pytanie zadać, bo on mnie kupił tym nikiem, nie? Słuchaj pytanie, nie? Ta, widzę właśnie, nie? Że mocny zawodnik to na pewno odpowie na pytanie. Słuchaj tu, byku. Ile trzeba zjeść serafisów? Oraz jaki bonus otrzymamy po ich zjedzeniu? Komentarz jakieś trudne? Tak, Ackam, witam. 20 i mana plus 5. O, chłopak. Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Dobra, kto wie? Czas start, szybko. Dobra, widzę, że Afelius był pierwszy. Nie, Maxi był pierwszy chyba. Nie. A, nie, tak, Maxi był pierwszy. Meksyk był pierwszy z poprawną odpowiedzią. Dobra, nie będę cię Meksyk olewał, dam ci. Byłeś pierwszy ogólnie, masz tu. Papyj sobie jeszcze trochę za wiedzę. Masz tu, panie Meksyku. Felius też widzę, że dobrze odpowiedział. Trochę się spóźniłeś, a Felius byłeś tak ciut ten, ale to obaj widzę, że wiecie, no to. Tak to jest, dobra. To było... Męskie pytania. Chłopak, to są same męskie pytania, bo Gothic to jest męska gra. Dobra. To co? Obrazkowe pytanie. Giga też łatwe. Obrazkowe pytanie. Nie dam ci prostego pytania obrazkowego, Zdzisław. A, Dawid, witam. Dobra, masz, Don. Dam ci to pytanie, bo
Już miałem tak, już miałem męczysz od... od co najmniej 10 pytań, nie? Dobra, niech będzie Don. Dobra, dam ci to Don pytanie. To jest obrazkowe. Ono jest proste, ale... Jak nie odpowiesz, to ban. Siema Bartek, witam. Pytanie biorę? Dostajesz to pytanie, już się kurwa nie odzywaj, nie? Daj sobie jeszcze spokój już potem, po tym, jak już odpowiesz. dobra. I pytanie brzmi tak. Gdzie aktualnie się znajdujemy oraz co to za lokacja? Ciao, Darek, witam. Na siebie, proszę. To jest plaża niedaleko Kromaka, tam po prawej Krokody, z wschodnie brzeże, idziesz tam pić z nimi. No i dobra, no to mówię, to było proste pytanie, ale zgadza się. To pan już teraz cicho kurwa siedzisz do końca streama, dobra? Normalnie już mogę, za każdym pytaniem, jak chcę, kurwa masz, już idzie już panie, idzie już pan, dobra? Kurwa, nie mogę tego czytać. Dobra. Ktoś to jeszcze nie odpowiadał? Może? Tu mam takie podchwytliwe, fajne pytanko. Ale łatwe ogólnie, nie? Ja myślę, że... O, ty, może Wojtusia by to sprawdzić, kurwa, czy on się na helpera nadaje w ogóle. Dawid? Może być w sumie Dawid. Dobra, ty, Dawid, możesz być. Możesz, Dawid, być. Zobaczymy, czy dasz sobie radę z tym pytaniem. Trochę na streamach byłeś. Trochę też giercowałeś. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Nie, dobra, Dawid odpowiada jakby coś. Dawid... Pawlikowski odpowiada. Także jest pan gotowy? Jak czekam ogólnie na, wiecie, na potwierdzenie, że tak powiem, że się słucha. Ten czat mi też jakby różnie przeskakuje, więc musicie mieć to na uwadze. Dobra, słuchaj, Dawid. Pytanko. O ile zwiększa nam prędkość ruchu minutowa mikstura przyspieszenia? Tak, Quentin. Dawid, jeszcze raz, bo pytania chyba nie słyszałeś. Jeszcze raz. Czekaj, Dawid, słuchaj, pytanie jeszcze raz, bo żeś... O ile zwiększa nam prędkość ruchu, minutowa mikstura przyspieszenia. No i niech wypierdala na 3 dni. I sayonara. No ale w spisie tego nie znajdzie, byku. Ja, my specjalnie układaliśmy pytanie, żeby w spisie nie było. Znaczy, no Dawid, no skończył się czas.
Bo pan już kręcisz, nie? Kto wie? Kto wie? Razakel był, wiedział. Razakel widzę, że pierwszy. Widzę, że pierwszy. Możemy tutaj dać punkciki. Masz tu Razakel, ciesz się z punktów. I poprawna odpowiedź to jest 20%. Mikstura minutowa zwiększa nam o 20% szybciej, że się poruszamy. Jakby coś. 20%. No dobra. Następne. No banał pytanie, myślę. Myślę, że to każdy, kto raz chociaż odpalił modyfikację, będzie wiedział, ale zaskoczmy się. Jest to również pytanie obrazkowe, więc... MyPacker? No dobra, niech będzie, byku. To słuchaj pytania. I patrz na obrazek, nie? Jesteś gotowy, MyPacker? Drzewo w karczmie. Otwierzyk Sardasa prosto. Bo czekam. Dobra, gotów. Okej, to słuchaj pan. No i patrz. Jak nazywa się ten statek? No kurwa, no nie osłabiajcie mnie, nie? Orkowy. A, drakar orkowy. Dobra, faktycznie. Tam na przyszłość ogólnie to starajcie się odpowiadać w jednym zdaniu, bo wiesz, mi przeskoczyło orkowy, nie? Tam później. Samo drakar już akceptuję, ale jak wiesz, tam chcesz napisać pełną jakby odpowiedź, to pisz po prostu, że ten. No i dobrze jakby napisałeś, nie? To jest drakar orkowy. No dokładnie to jest drakar, nie? Także to jest poprawna odpowiedź. Też pana nie mam ogólnie tutaj. Więc sobie zapiszę tu po prostu, że... Kolejna osoba, której mam dać... Bo musi mi bot jakby zaktualizować po prostu jakby was, no bo jak jesteście z jakichś nowych kont, nie wiem, czy po prostu jakby jesteście pierwszy raz na kanale, to ten. To nie mam was jakby w bocie, on zanim tam wiecie ruszy i tak dalej, to czasami se można dzień ruszyć, więc jest jak jest, nie? Dobra. Ty Kacper? Dobra Kacper, niech będzie. Łatwe pytanko będzie. Również obrazkowe. Również obrazkowe będzie. No na początku mam tych takich pytań obrazkowych więcej. Już trochę pograłem w tego New Balance, ale nigdy nie zwróciłem na takie rzeczy uwagi. Może następnym razem się uda. Dzięki. Może następnym razem się uda. Dobra. Jesteś Kacper gotowy? W tarczach i kusznikach? Zaraz znajdziemy jakieś pytanie. Spokojnie, ja tam Zdzisławowi wybiorę jakieś pytanie. Jak chcę, to mu zadam takie pytanie, nikt kurwa z was nie odpowie.
to gwarantuję wam, że jak wam zaraz jedno pytanie, nikt na to nie odpowie. Myślę, że... jak się ktoś znajdzie, no to... myślę, że mogę dać dużo nawet kajmuszek, bo to jest kurwa pojebane pytanie. Dobra, Kacper, słuchaj pytanie. I patrz też na screena oczywiście. Jakie są wszystkie możliwe trofea do pozyskania z tego jakże bydlęcia, nie? To jest w gruncie rzeczy bardzo podchwytliwe pytanie. Bardziej chodzi o to, że ono nie jest jakieś wybitnie trudne, ale jest podchwytliwe. Jak ma na imię bezimienny? Mięso i skóra. No i to jest poprawna odpowiedź, panie Kacprze. Nie widziałem, żeby ktoś podpowiadał. Zakładam, że pewnie pan wie. Z tego wypada mięso i skóra. Ciekawostka, wypada dwa kawałki mięsa. Ale akceptujemy to jak najbardziej, nie? Bo mięso to nie trofeum. Znaczy tutaj jest liczone jako trofeum, bo musisz się tego nauczyć ogólnie. Musisz się nauczyć pozyskiwać jakby mięso. Więc liczymy to jako też jako trofeum, nie? Jak najbardziej, nie? Dobra. Okej. Okay. Teraz mam takie... nie wiem, po prostu jakby z wiedzy, nie? Nie jest jakieś giga skomplikowane, raczej proste pytanko. Dam ile ten? Co by tu wybrać? Dobra, dajmy konwbojowi. Tobie, Zdzisław, dam następne pytanie. Dajmy konwbojowi. Niech konwoj odpowiada. I panie konwoj, słuchaj pytania. Panie konwoj, słuchaj pan pytania. Ile złota znajduje się w sakiewce Nigela? Chodzi o tego kupca, jakby coś. Karen Patch? Demon Hunter or... nie pamiętam, był zwiadowca. Dwa i pół tysiąca. Źle. To odpowie pierwszy. Mukendota, pan Maru, pierwsi byli. Pan Maru już pan żeś tu już pan zapisany chyba, nie? Tak. Mukenowi może tu damy. Kajmuśki, nie? Pan żeś tu już zapisany. O, Mukenowi damy. Bo wiedział. W sakiewce Nigela znajduje się 2000 sztuk złota. Także tyle się znajduje. Dobra. Teraz mam bardzo trudne pytanie. Zdamy Zdzisławowi. Aczkolwiek sami się już zastanawiajcie. Bo raczej wątpię, że na to Zdzisław dobrze odpowie.
Tak uznano, że jest to dosyć trudne pytanie, ale jestem ciekaw, może ktoś faktycznie posiada taką wiedzę. Może mi się wydaje, że jest tylko trudne, ale raczej jest trudne. Zdzisław, jesteś gotowy? Demonstrak. Zdzisław, czy jesteś gotowy na pytanie? Dobra. Ile sztuk smoczej krwi oraz łusek możemy pozyskać z jednego smoka? Łusek chyba 12 i krw. Czy to odpowiedział? No tak, no ale kurwa, dlaczego ludzie, wiesz, jakby piszą, zanim ja coś zobaczę i jakby ten, jakby wiesz, jakby zanim ja powiem, że można, nie? Poczekać, nie? Poczekać. To ty napisałeś jeszcze raz, Zdzisław? Gdzie tam kurwa Zdzisław jest? Łusek chyba 12 i krwi 8. Zdzisław, ja mam takie pytanie, nie? Takie dodatkowe ponad to, nie? Już chodź pomijając, że to jest trudne pytanie. Powiedz mi tak. Grałeś kiedyś w New Balance? W sensie w tego moda ogólnie, czy tak se strzelasz po prostu, bo... Okej, okay, jeszcze z łuskami to jeszcze rozumiem, że można nie wiedzieć. Ale kurwa z krwią? No powiem wam tak, że nie widzę tutaj dobrej odpowiedzi. Muszę wam powiedzieć. Nie wiem, strzelajcie. Może się komuś uda strzelić. Widzę, że... Nie no, Zdzisław, kompromitujesz się teraz na chuj, nie? No ciężko, ciężko. Widzę, że... Nie, poważnie, nie widzę dobrej odpowiedzi, kurwa. Nikt nie jeszcze dobrze nie odpowiedział. Chyba, czekaj, gdzieś było. O, nie, Mango. Mango, tak przyznaj się szczerze, wiedziałeś? Mango, wiedziałeś ogólnie, czy strzeliłeś? Tak czysto, wiesz, powiedz prawdę. Wiedziałeś, czy strzeliłeś? Powiedz, że jako jedyny chyba nam odpowiedziałeś dobrze. Ogólnie jest 16 łusek i 2 krwi wypada z jednego smoka. Dokładnie 16 łusek wypada z jednego smoka. Tak, 16, sprawdzałem to właśnie celowo. Czek. Tyle łusek. A ty jeszcze napisałeś, Zdzisław, kurwa, że 8 krwi wypada z jednego smoka. Z pamięci coś strzelałem. Okej. Okay. No dobra. No ale to i tak w sumie z racji patrząc na to, że nikt tego nie wiedział.
i nawet nikt dobrze nie trafił. No a to jak powiedziałem, słowo się rzekło. Dajemy 20 tysięcy kajmusiek. Znaczy, dlatego powiedziałem, łuski były bardzo trudnym pytaniem. Dlatego tutaj dałem 20 tysięcy aż kajmusiek. Powiedziałem, łuski będą trudnym pytaniem. Ta pierwsza część jakby krwi była bardzo prosta, bo tego się każdy uczy i raczej każdy, myślę, że kto przynajmniej pograł z dwa razy i robił biżuterię, to wiedział po prostu ile będzie. Natomiast jeżeli chodzi o łuski, były bardzo trudnym pytaniem. To zaznaczyłem na starcie. To było giga trudne. To było pytanie, że myślę, że nawet żaden z helperów by nie wiedział ogólnie. Nawet ode mnie. Na temat tego, więc dlatego podkreśliłem, nie? Wiedziałem, że to raczej będą strzały, bo mówię, to było trudne pytanie, nie? Dobra. To teraz pytanko. Na pewno już też jakby bardziej zaawansowane, jak nie, więc to też bym poprosił kogoś, kto się faktycznie już tutaj zna. Rafelius, chcesz? Chcesz spróbować pytanie? Ty dostajesz Meksyk następne, o. Dobra, Rafelius, spróbuj, nie? Uwaga, treść pytania jest taka. Gdzie znajduje się czarna krew? To jest, panie Rafelusie, błędna odpowiedź. Kto wie? Czarna krew. O kurwa. No i tu Capi Gothic mnie zaskoczył. Bardzo ładnie, panie Capi Gothic. No znajduje się na dachu ryżowego księcia, pod tamą, jak zwał, tak zwał. Także jak najbardziej to poprawna odpowiedź. Tu pan mnie zaskoczył. Tylko też muszę pana zapisać sobie ogólnie, bo nie mam na programie. Ale tu już możemy spokojnie nawet 10 kafli zapisać, nie? Za to. Myślę, że to nie było proste pytanie. Dobra, będzie to prostsze, bo to już... No ale mogę ci dać, Meksyk, to pytanie, chcesz? Mogę ci dać, Meksyk, to pytanie następne. Dodaj trudniejsze, dobra. Drit. No dobra, panie Drit. No to pytanie do pana w takim razie. Panie Drit, pytanie tak brzmi. Co daje nam wypicie czarnej krwi? Co się dzieje po wypiciu czarnej krwi? Czabry z zimno, witam.
Tak, inkwizycja, witam. Nic nie daje. Dobra, ktoś wie? Ktoś wie? Maru widzę, że wie, ale może komuś z YouTube'a damy szansę na odpowiedź. Dobra, dajmy tu Mateuszowi jakby ten punkty. Muszę też jakby patrzeć, wiecie, jakby ten. Oczywiście jakby Podka. Podka po prostu jakby zmniejsza otrzymywane obrażenia o 20%. Można powiedzieć, że to pochłania, akceptuje. Dobra. Co, widziadek? Czy ty, Bebow, możesz? Moment, co mam tu zapytanie? Możesz. Dobra, panie Webwow, zadaj pan pytania. Czy jako nowicjusz ognia możemy dołączyć do gildii zabójców? Tak, ty Webwow, no, odpowiadaj. Czy jako nowicjusz ognia możemy dołączyć do gildii zabójców? Tak, okej. Okay. Nie wiem, czy to strzał, ale tak. Możemy dołączyć do gildii zabójców. Jest to poprawna odpowiedź. Dobra. Co my mamy tutaj następne? Co tu jest? O! Tu mam fajne pytanko. Tu mam fajne pytanko. A jakąś gildią nie możemy dołączyć do gildii zabójców? Tak, magiem ognia. Dobra, dajmy Quentinowi. Quentin! Pamiętaj, że reprezentujesz teraz wszystkich Quentinów na świecie, nie? Co jest pytania, panie Quentin? Czy potrzebujemy jakiejś umiejętności do pozyskiwania trofeł polnych pełzaczy? Co tu się dzieje? No nie, usuwam. Dobra, kto wie? Ja pierdolę.
O Jezu. Potrzebuję wydobycia żubaczek. O, koleżko. Ja pierdolę, dajcie spokój. Jedynka, kurwa, siadajcie, nie? Nie no, to kilka osób dobrze odpowiedziało. Już nie wiem, komu dawać te kajmuśki, nie? A chuj, masz tu, Rafelius. Da, wydobywanie głowy. Głową to ty możesz, wiesz co? Baranka w sianę, Tomisław, nie? No, co najwyżej. Sam jesteś, kurwa, jak wydobywanie głowy. Ja wojna. Cześć, Mikołaj. Dajcie spokój, ja pierdolę, nie? Kuba? Kuba? Na siebie? Kuba! Dobrze, dobrze, Kuba. Kuba, bo ja tak czytałem ostatnio. Ja dla Kuby przygotowałem oddzielne, specjalne pytania. Nie będę ukrywał, ponieważ ostatnio wywiązała się taka dyskusja. Tam gdzieś padło pewne pytanie. No i, że tak powiem, Kuba trochę olał pytanie od Flexa. No i generalnie ja tu mam takie pytanko do Kuby, oczywiście tam gdzie trochę dłużej oczywiście na odpowiedź, ponieważ no trzeba jednak to napisać, ale nie bez przesady, bo żebyś tego na Discordzie nie szukał, bo tam pan się chwalił właśnie tutaj dużą wiedzą. Ja bym panu chciał zadać 3 pytanka mam ogólnie, tak w sumie. No, czy pan Kuba jest gotowy? Nie będę ukrywał. To są celowe właśnie pytanka pod Kubę tutaj, bo Kuba tak trochę no olał wtedy Flexa. A ja bym właśnie chciał wiedzieć, czy pan Kuba wie o tym, bo się Kuba pan chwalił. Także no, ja sobie to zapamiętałem ogólnie, to było pod koniec streama akcja. Nie, 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 panie Kubo, nie każ mi pan wchodzić na streama i sprawdzać to ogólnie, bo to jest pod koniec streamka, ja mogę to wyciągnąć. Ja mogę to, panie Kubo, wyciągnąć? Także czy pan się zgadzasz? Nic się pan nie bój. Pan powiedział po prostu, że pan to grał, więc... To będą tak, tak. Za każde 10 tysięcy kajmusiek jestem w stanie spokojnie przeznaczyć, nie? Tylko mówię. Jest lekko więcej czasu, ale proszę nie odpowiadać nie wiadomo jak długo, bo mówię. Nie szukać tego nigdzie, nie? Nasz kurwa mać, no. Pierdolone stonki ziemniaczane namąciły mi w głowie XD. Najpierw napisałem, potem pomyślałem dwa razy XD. Dzięki. Dobra, panie Kubo, to robimy tak. Mam teraz szukać specjalnie, poświęcę czas. Jak najbardziej poświęcę czas. Ja poszukam sobie. To jest ten Kuba. Na 100%. Tu pan Kuba mnie nie oszuka. Czy ja mam to sprawdzić? Jeżeli ja sprawdzę i udowodnię panu, że pan był na streamie, to leci banicja. A ja dobrze wiem, że ten. Ja dobrze wiem, że pan to był. Mam panu udowodnić? Ja mam dobrą pamięć akurat. Ja wiem, że to było przed świętami jeszcze. Ale ja pamiętam dobrze. Ja jestem chujem, nie? Pod tym względem. Dawaj pytanie. No. O, mówię, ja tu pamiętam, że pan był. Pan się tam przechwalał pewnymi rzeczami, dlatego chcieliśmy sprawdzić, czy faktycznie pan wiedzę, bo może pan udowodni, że pan miał wiedzę, nie? O, mówię. O to tego chodzi. Znaczy, to pan Kuba się po prostu przechwalał, nie? Przechwalał się troszeczkę. A zaraz potem wytłumaczę kontekst, o co chodziło, nie? Dobra, to pierwsze pytanko.
co trzeba zrobić, albo jak odpalić Nightmara Plus. Tutaj zaznaczę, że chodzi o tego Nightmara Plus, który jest z odejmowaniem HP. Tutaj warto zaznaczyć, że chodzi nie o tego Nightmara teraz, tylko tego z odejmowaniem HP. Panie Kubo, jaka jest odpowiedź? I też nie musisz wyjaśnić, bo nie pamiętam. Dobra. No okej. Okay. To następne pytanie. Chociaż po tym już nie powinienem zadawać następnego, ale... Panie Kubo, jak odpalić Nightmare 0 PN-ów? Właściwie to w sumie grę w 0 penów, bo w sumie to się tam tyczy w sumie. Nie ma co pytać, no ale jest z grzeczności zadam. No to już jakby już wyjaśniło, nie? Nie wiem. Okej. No do trzeciego już pozwolę sobie nie zadać. Chodzi o to, panie Kubo, że no chwalił, że się pan, że jest takie proste, że pan przeszedł 0 penów Nightmara Plus z odejmowaniem HP. No i chcieliśmy dlatego sprawdzić, czy faktycznie tak było. No jak pan nie wiesz, jak odpalić te poziomy trudności, no to żeś chyba pan nie przeszedł tego, nie? Tak mi się wydaje. Samo przez się. Dlatego ja sobie to zapamiętałem. Był pan, przechwalał pan się. Takie rzeczy. Dobrze to pamiętam, mówię. Mogę to nawet wyciągnąć, po prostu to poszukam, jak będzie trzeba, ale wydaje mi się, że tu już po prostu wyszło. Szydło z worka. Że czasami się zastanawiajcie, co piszecie, bo niektórzy to piszą takie głupoty. A potem, no, wychodzi jak wychodzi, nie? No mówię, sobie jestem w stanie to na streamie znaleźć, bo to nie ma problemu, bo ja mam czat w ogóle z tego wszystkiego, więc... Więc jakby coś, to mam takie coś. Dobra! Co to jest teraz? Obrazkowe pytanie mamy teraz. Muszę sprawdzić, co to było bodajże, bo już nie pamiętam. Jest która? Ósmy, tak? Ósmy, dobra. To będzie łatwe. To będzie łatwe. Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Ktoś to jeszcze nie odpowiadał, pan Pyro? No dobra. Tutaj mówię od razu, że jest giga proste. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nie powinno to sprawić żadnego problemu. Pytanie jest obrazkowe. Okej, mam tutaj, dobra. Panie Pyro, gdzie aktualnie się znajdujemy oraz co to za lokacja? Po
Kopalnia Złota w Jarkendarze. Dokładnie tak. No tak powiedziałem, no to... To było ten, to było bardzo proste pytanko. Takie bym powiedział nawet... Rozgrzewkowe. Dobra, zgadza się. Jedziemy dalej. Takie może z wiedzy ogólnie. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Papu, kto ja? Uda, 8 miesiąc. Dziękuję serdecznie. Dzięki, papuk, za przedłużenie. Mega dzięki. No, jakieś takie... Trochę bardziej... Dawid nie odpowiadał. Dobra. Tak patrzę ogólnie, kto się tu zgłasza, kto jeszcze nie odpowiadał. To Dawid Cis może być, nie? Dobra, pan Dawid napisze ogólnie, czy pan jest gotowy, czy skryty. Ja to mnie trudne. No jak jakiś będzie, to ci zadam. Tak zjebałem? No Quentin, słuchaj. Zawiodłeś honor wszystkich Quentinów. Gotowy, dobra. Słuchaj, uważnie. Jakby pytania, Dawid? Co? To jeszcze tutaj? Co za wariat. Dzięki, dzięki bardzo jeszcze raz. Dobra, zadaję pytanie. Ile jest kompotów? Kompotów leżącym luzem w świecie gry? O ile oczywiście takie są? Jeżeli są, to wymienić gdzie? Czy się grane? Nie, dzisiaj sobie taki quizik robię, po prostu pytań. Czekaj, poczekam jakby na odpowiedź. Synca utekli, leżą dwie. Dawid, znaczy to jest błędna odpowiedź. Chłopaki wiedzą ogólnie. Co ja mam z wami zrobić, Kapi i Muken? To dużo wiecie, nie? Za szybko jeszcze na tym Twitchu piszecie, kurwa. Jeden w obozie bandytów. No i Polny... Dajmy Polnemu podpierdalaczowi. Za nich szanujemy, nie? Dajmy tu panu. Wy tam za szybko piszecie na tym Twitchu, wiesz, kurwa, za dużo wiecie tam, nie? Czy jakieś ściągi se narobili? Wyciekły pytania, albo ten, albo pre-watch zajebali streama. Pewnie ta. Czy łatwe? A czy wiesz, pamiętajcie ślak, że przynajmniej łatwe to będzie względne. A czekaj, co ja tu mam następne? Ja ci powiem, czy... Ja mam tutaj coś łatwe. A czekajcie, powiedziałem wam jaka jest odpowiedź, że... jakby coś odpowiedzieć na to pytanie, co teraz było, to Polny Podpierdalacz właśnie dobrze napisał. Znaczy tam też jakby wcześniej też pisaliście na Twitchu, to wiem, widziałem, spokojnie, widziałem to. No ale też jakby staram się, żeby tak wiecie, wydzielić chociaż trochę, żeby ktoś tutaj dostał, nawet ktoś inny, nie? To jest tylko jeden kompot, który leży luzem w świecie gry i jest on w obozie bandytów w Jarkendarze. To jest jeden, jedyny na całą grę, który sobie leży. On przy takiej palisadzie jakby w rogu za jednym z takich budyneczków sobie leży ogólnie, nie? Jest jeden, jedyny tylko, nie? Dobra, czekaj, kto to mówił, że tam tego? Pan Cieślak. Pan Cieślak, no dobra. W sumie to raczej nie jest jakieś zaawansowane pytanie, nie? Panie Cieślak, pan gotowy, pan?
Dobra, dobra, dobra. Uwaga! Czy skradanie wpływa na obrażenia łuku? Kurwa, widzę, że chłopaki wiecie, o co chodzi, nie? Dobrze, śledzicie tego Discorda. Dobrze, dobrze. To do Gruchoksa? Gruchoksa już nic nie pytam. Dajmy już z tym spokój, z tym Gruchoksem. Jak on kurwa, wiesz, myli roślinę leczniczą z podką do HP, to daj spokój, nie? No ja mi nawet nie mówię o Gruchoksie, bo to już kompromitacja po całości, nie? Ja Bartosz. Siema. Nie widzę odpowiedzi. Tak. No tutaj ciężko się, jakby tutaj są tylko dwa warianty, nie? Albo wpływa, albo nie wpływa, no. Więc skradanie nie wpływa na obrażenia z łuku, więc jest to błędna odpowiedź, panie Cieślak. Więc no niestety nie mogę tego zaakceptować, nie? Nie mogę tego zaakceptować. No nie mogę też wam tutaj dać jakby kajmuszek, no bo tutaj wiecie, no. Dwie odpowiedzi, 10 nie? 10 złotych. 10 złotych. 1000 złotych przekazuję. 5, 10 zł. Dobra, dzięki, dzięki. Szanuję, dzięki, dzięki. Tak, skradanie wpływa tylko na mele. Dokładnie tak. Dobra. Tutaj myślę, że takie podchwytliwe nawet pytanko mam. Tu mam takie podchwytliwe pytanko. Komu by je zadać w sumie? Komu by je zadać sobie? Kto tu jeszcze nie odpowiadał? Kto jeszcze nie odpowiadał? Paweł? Dobra, Paweł. Paweł, takie coś. Jak nie odpowiesz na to pytanie, to kasujesz te kurwa statystyki z tego, z koła fortuny. Jest co, dobra? No i git, przybite. Sobi przeciął, nie? Nie, bo to nie jest takie trudne. Meksyk by to rozjebał, to pytanie na łatwo, nie? To nas bardziej podchwytliwe, ale to... wiesz... Pawłowi możemy dać, nie? Paweł, gotowy jesteś? To tamten! Dobra, dawaj, okej. Czy jest jakikolwiek boss w grze, który potrafi się klonować? Tak się schodzę, doszedłem do wniosku, że chuja znam na gotiku. Jest boss, który się przeciwnie klonuje, ale nie wiem. Ale nie usuwam statystyk. No to wie ktoś? Czy jest taki boss? Nie ma?
Ten mag przymoszu obok miasta wieżyk Sardiego. Achirion. No widzę, że ten Ondelling pierwszy wiedział. No dobra. Masz tu, panie Delling. Dokładniej to już tłumaczę. W Korinis jest taki mag. Jest to nieumarły szkielet. Czarodziej, którego nawet biłem na Demon Hunterze. Miałem tam bardzo mało czasu, żeby go rozwalić, ponieważ on używał jeszcze AOE wtedy, które mnie zabijało, nie mieliśmy wtedy HP. I on klonuje się dokładniej na dwie swoje jakby formy. Więc w sumie nie wiem, jak to nazwać, ale tak wiecie, że klonuje się na dwie formy jeszcze, nie? Także tak, zgadza się, nie? To bossy gobliny z Jarkendaru? No to nie, to nie jest klon, to jest bardziej jakby fuzja. To co mówisz, jakby Paweł, to bardziej bym nazwał już pod fuzję, bo to jest takie coś, że tam bijesz jakby po kolei i one się tam jakby fuzjują, nie? Więc to bym bardziej już nazwał jakoś tam inaczej, nie? Okej, okay. O! Ale mam teraz pytanko! Meksyk! Dawaj, kurwa, do płoto! Ja pierdolę, a tego za chuja nie będziesz wiedział. Ale mam pytanie, nie? Tego nie ma opcji, żeby będziesz wiedział, nie? Kurwa, to już to jest no zgaduj zgadula, nie? To nie wiem, ten. Dobra, Meksyk. Tu będziesz strzelał jak skurwysyn, nie? Założę się. Pytanie obrazkowe, co najlepsze, nie? Słuchaj treści. Czy da się w tym miejscu łowić? Salangus. Da się? No i to jest błędna odpowiedź, panie Meksyku. W tym miejscu nie da się łowić. Jest to jedno z miejsc oazy w, można powiedzieć, że w takim kanionie. I w żadnych z tych miejsc nie da się łowić. Nie ma praktycznie żadnego miejsca. A wiem, bo kurwa sprawdzałem wszystkie. No ja sprawdzałem. Teraz takie, myślę, że łatwiejsze pytanie nawet bym powiedział. To wydaje się być proste. Myślę. Kogo by tutaj ten Ale ja wam, czekajcie jeszcze, a propos jeszcze jakby tego miejsca, a propos tego miejsca, to jeszcze wam powiem taką rzecz, że dam wam pewnego easter egga, którego przez przypadek, kurwa, tak naprawdę jakby zrobiłem, CMF. Jak widzicie, tam przy, wam powiększę, widzicie tam? Tam przy jeziorku leży ryba. Tam przy jeziorku leży ryba, nie? Ja tak się zastanawiałem, czy ta ryba nie będzie trochę baitem po prostu na kogoś, komu zadam to pytanie, nie?
No i trochę się udało, nie? Słyszałem na komuś, kto jeszcze by tu nie odpowiadał, nie? Ktoś to jeszcze nie odpowiadał, nie? Hollow? Dobra, możesz być Hollow. No nie jest trudne pytanie, nie? Możesz być Hollow. To nie jest trudne pytanie, to od razu mówię. Jezu, no w żadnym stopniu jakby zaawansowane. Dobra. Słuchaj, panie Hollow, pytania. Czy skarby dodatkowe, chodzi o nowy kanion, ta dalsza część, rozszerzenie Bjarkendarze, wliczają się do achievementu? Z obrazkiem. Ja, Piotrek. Ale zdechła ta ryba. Da, Teus. No, pan Hollow nie wie. Kto wie? Kto wie? Widzę, że Adi tu pierwszy odpowiedział. I tak wliczają się. Normalnie się pytania, normalnie się te skarby wliczają. Panu Adiemu damy tutaj punkciki. A czy one normalnie się, tutaj ciekawostka, one nie spawnują szkieletów? Ponieważ no... One nie spawnują szkieletów, ponieważ no Likierowi się nie chciało dodać, bo o to miejsce nowego kanionu zostało dodane później, bo same szkielety zostały przeniesione z Nightmara Plus, którego już nie ma, między innymi. I one zostały przeniesione na zwykły Nightmare. Natomiast jakby miejsce tamtego kanionu zostało dodane później. I po prostu achievement wymaga x miejsc. Jeżeli wykopiemy tamte dwa, mamy tak jakby dwa do przodu. Nie są one co prawda wymagane, ale zastępują też dwa z podstawowych, nie? Jakby coś. Więc to jest taka mała ciekawostka. Jeżeli chodzi o te miejsca. O! Teraz mam fajne pytanie, takie easter eggowe. Jaki achievement? Skarby Grega, czy jakoś tak to się nazywa. Sam... Nie pamiętam dokładnie, jak ten achievement się nazywał, ale coś tam, że skarby Grega chyba, czy coś. Skarby piratów? Nie pamiętam, kto jest nazwane dokładnie. A, łowca skarbów, o. No to widzicie, łowca skarbów, nie? Dobra. Kto tu jeszcze nie odpowiadał? Nie odpowiadałeś Capigotic czasami? Odpowiadałeś chyba na pytanie, nie? Ja to po prostu ci jakby tak zapisałem. Federal, witam. Raducci. Dobra, dajmy Raducciemu, bo w sumie pisał jeszcze wcześniej. A, przyjmowałem. No dobra, to zara. To zara. W takim razie. Dobra. Uwaga. Pytanie do pana Raduciego. My tu mamy jeszcze dużo pytań, nie? Więc jakby na spokojnie. Pytanie do pana Raduciego. Czy można strzelać z armaty w grze? Jeśli tak, to jak i kiedy?
Nie można? To jest poprawna odpowiedź. Czy jest ktoś w stanie jeszcze to rozwinąć? Czy jest ktoś na czacie ogólnie, kto jest to w stanie jeszcze rozwinąć? To jest poprawna odpowiedź, panie Raducie, jakby coś, nie da się. Natomiast czy jest ktoś w stanie to rozwinąć? Nie bałem się, nie da, ale w 2-0 się dało. Okej. Okay. To Zdzisław to rozwinął. Dobra, dobra. No bo szedł z armaty, tam gdzie... No, teraz już się nie da, ale armata nadal stoi. Prawda, prawda, prawda. Tam jeszcze, dobra, mam od razu ten, pytanie obrazkowe, bo tam chyba Gunner chyba chciał. Co to za chore gówno jest? Komik? Nie no, nie wierzę, kto to już sprawdzamy. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie pan jest, pan? Teraz odpowiadał. Raducji. Też pana nie mam ogólnie na liście, ale sobie pana zapiszę. Gdzie jest pan Gunner? Gunner, Gunner? Nie pamiętam, bo dopytywał się o te obrazki cały czas, a ja mam obrazkowe teraz. Nigdy nie ukończyłem? Tak, Gizmor. O! Gunner! Obrazkowe będzie, dobre? No. Ale będzie fajne obrazkowe. Będzie fajne obrazkowe. Dobra, panie Gunner, pan słuchasz. Co to jest? Znaczy, bo ja mam tyle tych pytań, że mi się to zaczyna już zlewać, nie? Dobra, tutaj mam. Na załączonym obrazku widzimy obiekt, beczkę. I teraz pytanie. Czy da się rozwalić tą konkretną beczkę? Jeżeli tak, to jak? Czekaj, co pan Chomik? Asgardach! Dziękuję, panie Chomik. Dziękuję serdecznie. Pan Chomik chyba na Discordzie jest, nie? No, to ja chyba nie muszę mówić, gdzie pan się musisz udać, nie? Co zrobić? Dzięki, Chomik. Ale co F? Ale co F? O, nie, o. Halo? Działa ze stream? Halo, wywalił streama? Okej. Dobra, dobra, dobra. Nie, bo jakby ten, napisałeś F, a to chyba chodziło chyba chłopa, nie? Halo? Chłopak chyba umarł tam, nie? Jak dostał pytanie. Że nie da się, a, że nie da się. No jest to błędna odpowiedź, panie Gunner. Kto wie? Bardzo chciałem spróbować swoich sił. Znaczy, sam erator pytania różnego kalibru, nie? Nie musisz mieć giga ogarniętym, bo tak naprawdę przez dwie gry mogłeś zauważyć więcej niż ktoś inny na przykład, nie? Bądź jakby znać odpowiedź na pytanie, nie? Więc sił jak najbardziej możesz sobie spróbować, nie? Da się łukiem. Strzelec z łuku. Hmm.
Nie widzę jakby poprawnej odpowiedzi. Co to za chore gówno jest? Strażnik południowej bramy? Nie wiesz, kto to kurwa napisał? O kurde! Dzięki serdeczne! Typ strażnik południowej bramy, jak mnie wspiera, to szkuj, nie? Dzięki bardzo. To jestem bezpieczny. Trzymamy się, tylko ludzie Gomeza. Gomez jest niewinny. Na to wskoczyć. No, nie widzę pełnej odpowiedzi ogólnie, nie? Nie widzę konkretnej odpowiedzi. A przynajmniej tak nie zauważyłem, żeby ktoś napisał poprawnie. A też to sprawdzałem ogólnie. Łucznikiem rozjebałem ostatnio. No nie wiem, no ja wam powiem takie coś. Ogólnie trigger. Ogólnie trigger łapie się. Niektórzy dobrze zaczynali pisać, nie? Że tam musisz wejść. Musisz wejść tam koło beczki. Natomiast, żeby rozwalić samą beczkę, musisz być, no, praktycznie koło niej. Ja ją rozwaliłem jakby w mele. Natomiast jak strzelacie z odległości, to nie da się rozwalić, a przynajmniej jak próbowałem ją strzelać z czarów z odległości i z łuku, to się nie dało. Natomiast jakby samo to chodzi o to, żeby opisać po prostu, że trzeba tam podejść, no i przeważnie w mele to się rozwala po prostu, nie? Starczy to po prostu jakby z miecza jakby nawalać. Bo ona niby dostaje, to tak widać, po prostu jakby dostawała, ale nic się z nią nie dzieje, nie? W momencie, kiedy z odległości się strzelo. Po prostu chodzi o to, żeby tam być po prostu już na tym kamieniu, nie? Głównie chodziło o to ogólnie, nie? No tak, no trzeba tam wejść, no ale po pierwsze to, żeś dostał timeouta, Gizmor. Ja nie wiem, jak ty piszesz, jak ktoś dostał przed chwilą timeouta, bo żeś pisał jak ten, jak jeszcze nie było wolno, bo mówię, wyrywacie się do odpowiedzi, potem macie pretensje. Coś nie jest? Nie, jeden expo dostajemy. Dobra. Kapi, ty chciałeś pytanie, tak? Dobra. No to mam takie specjalistyczne, coś tam wiesz, widzę łopok. Ale ci zadam pytanie. Co cię może kurwa rozjebać trochę? Poczekaj, bo Kapi się zgłaszał. WTF? No nie ma WTF, teraz już trzeba spodnie pociągnąć. Słuchaj, panie Kapi, pytanie. Czy istnieje opcja, żeby Karl Kowal uczył nas za darmo, jednorazowo, bez dania takiej daniny, siły? Czy istnieje taka opcja? Co trzeba zrobić? Bądź może się nie da. Kurwa, wiedział, nie? Dobrze, dobrze. Chuj, nie będę dopytywał, bo już widzę, że wiesz. Twitch górom. Wiedział, wiedział. Ogólnie trzeba pomóc Edzie. Dokładnie trzeba wykonać zadanie z Edą, dać jej po prostu figurkę Inouza i wtedy jakby Karl uczy nas za darmo, bez dania mu tej takiej daniny, bo on tak jednorazowo bierze daninę, a potem bierze normalnie za naukę. Co jest najciekawsze, jest to jakby z podstawki, nie? Również jakby Gołtika, nie? Gołtik. O, to będzie, no,
Mam trudne pytanie. O, Wojtuś! Kurwa, Wojtuś! No jak znalazł na ciebie pytanie? Gazowniczek, Wojtuśku! Misiek, mam dla ciebie pytanko. I to, Wojtuś, jest takie coś. Jak odpowiesz na pytanie, to ci dam kajmuszki, ale jak odpowiesz jeszcze z miejscami, to dostaniesz kurwa dużo kajmusiek. Chyba, że nie odpowiesz, to degrad z model z tego, z, no i chuj tam. Co, Wojtuśku? Ile da się zdobyć posążków Beliara w Korinis? Podaj liczbę. Jeżeli wiesz, gdzie występujemy jeszcze przy okazji, to pisz miejsca. Tylko jak mi wypiszesz dwa, to się nie liczy. Czy... no. Po prostu musi być pełna liczba, nie? Wszystkiego. No i się kurwa nabrał, nie? Ej, Wojtuś, no to nie wie. Kto wie? Jeżeli ktoś to napisze z miejscami, mogę mu dać dużo kajmusiek, nie? Ale trzeba napisać wszystko pełne po prostu, nie? Czy musi być jakby pełne, nie? Czekam na taką pełną odpowiedź, może ktoś wie. Połączenie Egidy za zabicie bossa. Tu, nad bandytami. Jeszcze jeden. No, Kapi, prawie jesteś kurwa najbliżej, nie? Może ktoś... To co mi... Dobra. Widzę, że Niko tutaj dobrze napisał. Wszystkie miejsca napisał dobrze. Zgadza się, panie Kamilu? Chyba się zgadza to, co Niko napisał, nie? Regelion, Lucian, Półka Skalna nad Czarnym Trollem i nad bandytami Erola. No, mi się też tak wydaje, że to jest idealna odpowiedź. Także myślę, że tutaj... Bo pan Kapi, byłeś pan blisko, naprawdę. Bo tam jednego ci zabrakło. I to też jakby szanuję. Ale chciałem poczekać na pełną odpowiedź. Chciałem poczekać na pełną odpowiedź. Zastanawiałem się, czy ktoś wie w ogóle, nie? Jednak to już jest takie... Myślę, że trudne kurwa pytanie, szczerze mówiąc. Ja przyznam się szczerze, że ja bym tego nie wymienił, nie? I to mówię wam bez bicia, ja bym tego nie wymienił, nie? Nie ma chuja. Ja nie wiedziałem tego. Także wleciało tutaj dużo kajmusiek. Dobra, co my tu mamy dalej? O! Dobra, dobra. Jakiego by tu Miśka teraz do odpowiedzi zabrać?
Lord Cleo? Dobra. Myślę, że to jest takie odpowiednie pytanie. Dobra, Lord Cleo. Już poddałem? Dobra, damy panu następne pytanie. Panie Lordzie, ilu piratów w grze posiada ciężki pancerz pirata? Znaczy, najpierw patrzę ci, co nie odpowiadali. A potem dam ten. A potem mogę jakby drugi raz komuś dać szansę, nie? Cześć, Lukas, witam. Pomału, ja powiem kiedy będzie można. Lord odpowiedział, że 3 jest to błędna odpowiedź. Strzelajcie, albo odpowiadajcie, ilu piratów. A tak się pana Luxferę zapytam, bo pan dobrze napisał. Pan był pierwszy, pan Luxferę, a wie pan dokładnie, kto go nosi? Czy nie wie pan? Pan Luxferę był pierwszy. Tak, jestem ciekawy, czy pan wie w ogóle. Kto go nosi? Czy pan. Czy to jest totalny show? Bo chcę wiedzieć. Znaczy, no tu nie. Pytanie się nie odnosiło do potworów, nie? Dokładnie, Greg. Dokładnie tak. Ciężki pancerz pirata nosi tylko Greg. Co ciężki pancerz. Pancerz kapitana. No nie mogłem się zapytać wprost pancerz kapitana, bo byście kurwa od razu wiedzieli, nie? Przecież to jest tylko kapitan, nie? Tylko jeden jest kapitan. Dobra, dajemy tutaj większą liczbę za to. Ja noszę. Dobra. Komu czuję to? Ja to teraz obiecałem, że będzie. Zadaj pytanie, ok. Gdzie pan jest? Ale Drake to jest potwór, panie Aresman. Dobra, daj pytanie, bo już mnie tak pan męczysz tam już, że ja tu za chwilę to nie wiem. Dobra. To jest, myślę, że już trudne pytanie, więc zastanówcie się od razu. Jak powiem, że będzie można odpowiadać, to ten, bo zobaczymy, czy pan daj pytanie, ok, odpowie, bo nie znam pana. Więc tak, pytanie jest następujące. Jaka jest najmniejsza kwota, a tymczasem jakby najbardziej dla nas korzystna, jaką możemy wytargować za wino od Goraxa? Najbardziej dla nas korzystna. No nie, pomylił się pan. Daj pytanie, ok. Kto wie?
po panią Mendarnę jakby zaliczę, bo tam były wcześniej odpowiedzi, ale za szybko piszecie, widzu, dajcie odpowiedzieć innym. Jak powiem, że można, to wtedy, nie? Pan Mendarnę napisał idealnie właśnie po tym, jak powiedziałem, że można, więc jestem w stanie to zaakceptować i pan Mendarnę dostanie znowu na, jakby ten punkty, co tu zapisuję, bo prawidłowa odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to 46 monet, dokładnie. Jeżeli tutaj jest giga ciekawostka, jeżeli robicie to za retorykę, to jest to 48 sztuk monet. Jeżeli chodzi w normalnym jakby targowaniu się bez użycia retoryki, jest to 46 monet. Dobra, mam tu następne pytanie obrazkowe. Kolejne pytanie obrazkowe. Erator? Dobra. Mówię, że w sumie ten. Mówiłeś jakby, panie Rator, że pan jakby tam tylko dwa razy pograłeś. Myślę, że będziesz jakby dał radę temu sprostać. I teraz tak, pytanie brzmi. Co to za miejsce? Opisz, gdzie się właśnie znajdujemy. No i co widzimy, nie? Źle, panie Rator. Źle. Kto wie? Podam zgląd, wejście na plażę. Omaru był pierwszy. Dobra. Żeby pan nie był pokrzywdzony, bo jak mówię, muszę trochę olewać ogólnie, ale to raczej rozumiecie, że jesteście trochę tam szybciej, no ale niech będzie za szybką odpowiedź, nie? Niech będzie za szybką odpowiedź. Już macie coś tam nazbierane, chłopuki. Jest to jakby Fort Asgan, wejście na plażę. Tu mamy gobliny jakby po prawej stronie. Po lewej mamy las ogólnie i tak dalej. Delikwent jest? Jaki delikwent? Raz przeszedł mnie balans. Co ja tutaj mam? Na Discordzie. No to chyba wiem, o co ci chodzi, Flex. Ja wiem, o co ci chodzi. Dobra, Kylisz, możesz być, bo tak pomyślałem sobie w sumie, czy Bishinowi zadać to pytanie, ale to raczej nie będzie wiedział tego, nie? Więc chyba szkoda mu zadawać to pytanie. A ty może będziesz wiedział, nie? Ja się ciebie zdegraduję, no i tyle. Czekasz godzinę? Dobra, Monstrak, to następne pytanie leci do ciebie. Dobra, Kylisz, słuchaj tu pytanie. Pytanie jest takie. Jaki specjalny bonus mają szaty maga wody?
Ona wiedział. Szaty maga wody posiadają unik. Szaty maga wody posiadają unik. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, do pana Monstraga w takim razie. Bo się pan wyrywasz, godziny czekasz, no to będzie teraz pytanie. Dobra, panie Monstrak, słuchaj pan pytania. Czy Krzyż Żywiołów zabija wszystko na hita w grze? No, to nie mogę tego zaakceptować. Kto wie? Kto wie? Kurwa, że dziadek wiedział. A wy nie wiecie, nie? Xarderas, dobrze, dobra odpowiedź, nie? Tutaj Don też dobra odpowiedź, z tego co widzę. Convoy też dobra odpowiedź, chyba tak? Tak, dokładnie. Convoy też dobra odpowiedź. I Reduci też dobra odpowiedź, tak? Tak. Dziadki tu z YouTube'a wygrały, no. Wiedzą, nie? Co jest 5. Panie, jakie no pytanie dla dziadka by się zdało, nie? Tylko takie dobrze widoczne i ładne, słyszalne w zasięgu kryki. Dzięki bardzo. Reduci był pierwszy, można powiedzieć tutaj. Reduci był pierwszy tutaj, więc... Ale tak, tutaj dobrze odpowiadaliście. Co do Krzyża Żywiołów, już tłumaczę. Krzyż Żywiołów, mówimy tutaj o targetach, które oczywiście nie są nieśmiertelne, czyli no nie możemy nim zabić Hagena, no ale to raczej każdy się domyślił, że nie o to chodzi w tym pytaniu. Może każdy jakby żyjący target możemy nim zaatakować, każdego bossa możemy nim zaatakować. Z tym, że jest tylko jeden wyjątek w grze, którego nie możemy zabić na hita i jest nim Smogożywieniec. Tylko i wyłącznie Krzyżem Żywiołów nie da się zabić na hita Smoka Ożywieńca. Jest to jedyny warunek w grze i tylko Smogożywieniec jest jedynym warunkiem. Kiedyś się dało, ale zostało to zmienione. Obrazek. Dwa po obrazkach, dziadek. Dobra. O! Tu mam pytanko fajne. Do odpowiedzi? Nie, lepiej nie.
Lepiej nie, bo to by się źle skończyło. Arctic? Dobra, w sumie nie byłeś, więc możesz być. Dobra, Arctic, słuchaj pytanie. Ten do pana Arctica. Czy zębacz z misji od Gana daje nam punkty nauki? Jeżeli tak, to ile? Kto wie? Dokładnie. Nie daje. Dobra, dajmy tu Krokusowi te kajmuśki, bo w sumie jeszcze mu chyba nie dawałem to. Niech ma chłopak, nie? Masz, Krokus. To dobrą odpowiedź. A więc ta obrzydliwa bestia nie żyje? To mój tlen. Nie ma. Już panie kap tyle. O. Tu jest, mam pytanie wiedzy. Aresmana może pan? Czy pan wyrywał tam wcześniej? Będzie więcej. W sensie, mam jeszcze 60? Mógłbym spróbować? Może pan, tylko zaraz. Aresmana. Pytanie brzmi tak. Jakie bonusy daje nam pasek za arenę orkową? Odpowiadajcie, kto wie? Kurwa, dziadki, tam z tego Switcha dużo wiecie. Idźcie sekret. Już mam, kurwa, nie daj kajmusiek, nie ma. Spaleni jesteście, kurwa, tam w czwórkę. Komu to mogę dać kajmuszki? O, damy tu Kamilowi Gelmuda. Damy tu Kamilowi. Ja mam taki kaprys. Nie, do nie miał jeszcze to. To niech ma chłopak. Wam się już nie opłaca dawać, bo to już. Ile można tego? Ile można, kurwa, na zasiłku jechać? Dobra, tylko muszę potem to dopisać do programu jakoś. Mam nadzieję, że mi ten program to zaktualizuje, nie? My z pasji? No wiem, no ale to wiecie, no to co ja wam powiem, kurwa, jakby wszystko wiecie, nie? Albo przynajmniej większość. Dobra, następne pytanie wiedzy. Bartosz, chcesz pytanie? To tu jeszcze chciał pytanie. Tam paros. Endomorf chciał pytanie. Endomorf, chcesz pytanie, Bartosz?
Endomorf, chcesz pytanie? Dobra, dajmy Endomorfowi, potem mogę ci Arek zabrać, nie? Endomorf, słuchaj, pytanie. Jakie bonusy daje pierścień z pustyni Adanosa oraz jak go zdobyć? No muszę wybierać, tak patrzę po prostu, że ten, nie? Że potem jeszcze nie odpowiadał i tak dalej. Ale co tak? Czekaj, jeszcze raz. Może ja niewyraźnie powiedziałem. Zła odpowiedź. Kto wie? Dobra, dajmy tu Wojtusiowi, bo teraz nie, bo ten. No widzę, że. No dobrze odpowiedzieliście, nie? Tam 200 HP i za goblinu. Tu kilkanaście osób dobrze odpowiedziało. Znaczy, no teraz mam taki quiz pytaniowy po prostu. Zadaję pytania i jak ktoś odpowie, to po prostu ten. To po prostu dodaję kajmuszki. No już tak wybieram, po prostu komu jeszcze nie dawałem tych kajmusiek, nie? Dobra. Tam pamiętam, że Arek, ale nie pamiętam za cholerę nazwiska, bo chyba było nazwisko. Chciał pytanie. Chyba, czy ja już pierdolę, ale chyba tak. Chyba Arek. Dobra. Zobaczymy, bo to jest jeszcze jakby pytanie wiedzy, więc zobaczymy, jak sobie tam Arek radzisz. Natomiast jest to jakby, myślę, takie nawet trudniejsze pytanie niż podstawowe. Ale też do myślenia, nie? Tak w gruncie rzeczy. Mógłbyś być następny? No, myślę, że możesz być. Dobra. Panie Arku, pan słucha pytania. Od czego zależą nagrody, które otrzymamy w czyśćcu na pustyni Adanosa? Ciao, Unbit, witam. Cześć, Olter. A, wszyscy z takich prostszych, nie? Zobaczymy, czy pan Arek będzie wiedział. Czy się uda? No, Koltem, no wiesz, no ja zadaję po kolei po prostu. Nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy ktoś będzie, wiesz, dla kogoś będzie to proste, nie? Bo wiesz, no ja na przykład zadam pytanie, ja zapytam o maga ognia, ktoś mi powie, że magiem ognia nie grał, wiesz, o co chodzi. Siema, witam. Od jakiej gildii jesteśmy? Mag wody dostanie inne chyba. Ma pan rację, nie jest to pełna odpowiedź. Ale chyba mogę zaliczyć, nie? Możemy zaliczyć. Ogólnie jest tak, jest kilka zależności. Jest kilka zależności. Jeżeli chodzi o te nagrody. Ponieważ jest tak. Władanie, czyli po prostu tym, czym posługujemy się najlepiej, gildia,
Tutaj mówimy na przykład o tym, że mag wody na przykład dostanie jakieś inne nagrody i statystyki, którymi się posługujemy. To jest na przykład taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten. Nie ma to pełna odpowiedź, ale jestem w stanie to zaakceptować. No wie pan, o co chodzi, nie? To jest najważniejsze. Bo pana Arka też nie mam. Bo ten program jest jakiś taki kurwa do dupy, albo faktycznie jakby ten dużo nowych osób sobie wpadło. Możesz być nerd, ty no. To jest co prawda pytanie obrazkowe, ale to głównie jest obrazkowe dla sprostowania po prostu, o co dokładnie chodzi, żeby nie było jakichś tam problemów. Więc uwaga. Panie nerd. Jest to trofeum dla maga pod Inta. Ile występuje takich trofeów w grze? Nie muszą być miejsca podane, wystarczy tylko liczba. Cześć, witam. Dobra, elegancka odpowiedź. Widać, że pan nerd wie od razu, o co chodzi. Także to widać od razu. Dokładnie tak, panie nerd, jest 3 sztuki. 3 sztuki tego trofeum. No dobra. Komu by tu teraz jeszcze... Kto nam się jeszcze pytał o pytanko? Kto tu jeszcze nie odpowiadał i chciałby spróbować? Jeszcze dajmy jakby Cześlak, wiesz, jakby... Dobra, panie Kolter. Mogę panu... No, w sumie to tak, no nie jest to jakieś kurwa wybitnie trudne pytanie. Bardziej takie z wiedzy, ale to nie jest trudne pytanie. Więc uwaga. Co daje święty płomień oraz do czego służy? Święty płomień. Jest to czar paladyna, aura, która zwiększa obrażenia zdawane nieumarłym i chyba był potrzebny do pokonania magicznego golema w tej wieży, co księga dla Xardasa. Dokładnie tak. Nie podał pan wartości, ale wie pan, o co chodzi, nie? Czy ktoś zna wartości, jaka ta runa bądź zwój daje? Napisz na magię, obrażenia nieumarłych, można go użyć, zabić. A wiesz, ile jakby maru daje ten, jakby obrażeń? No to już jakby napisali, dobra, okej. No to już nieważne. No ale dobra, pan Kolter wiedział, o co chodzi, w sensie nie napisał wartości, ale możemy to zaakceptować. Teraz już wam mówię od razu. Święty płomień, zwój i runa daje te same wartości. Dodaje nam 100 obrażeń,
oraz 75 odporności na magię. 75 odporności na magię. W momencie, kiedy gramy szamanem, daje nam zmniejszone wartości. O ile jakby coś nie przekręcam, to 33 na magię i obrażeń nie pamiętam ile, szczerze wam powiem. Wiem, że to nerfił, ale ile tam dokładne wartości były, nie pamiętam. Także 100 temami wam nie powiem, bo nie mam pojęcia, nie pamiętam. Wiem, że to nerfił, bo było to zepsute, nie? Napaledynie dłużej trwa? Jest taka prawdopodobność, no, że może ten, że może napaledynie trwać dłużej, ponieważ zwiększał czas, tak. Dobra, tu mam pytanie też do Świętego Płomienia i ono jest, myślę, że może nawet trudniejsze. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Zirel, chcesz to pytanie? Wiesz, ty na to odpowiesz, bo to kurwa... Myślę, że to może być trudniejsze, no zobaczymy. Ty chcesz, Maru? Dobra, próbuj, Maru. Chuj, próbuj. Zobaczymy, czy odpowiesz. Bo to jest trudniejsze pytanie, może byś wiedział. Czy efekt świętego płomienia obrażenia na nieumarłych jest również liczony dla magii? Czy inaczej, czy on generalnie używa czarów, dodaje ci obrażeń, czy ci nie dodaje? Może w ten sposób, prost ten, bo może źle to sformułowałem. Czy po prostu dodaje ci obrażeń? Prosta piłka. Magii nie chyba. No jest to poprawna odpowiedź. Trochę szał, ale poprawna odpowiedź, nie? Do magii... Święty płomień do magii nie dodaje obrażeń. Nie dodaje obrażeń. O, czekaj, Maru cię dodało chyba do bota w ogóle nawet. Czekaj. Kurwa, żeś ty zarobił tych kajmusiek, Panie! Masz tu pan? Już pan nic nie pisz, kurwa, bo patrz ile pan żeś już zarobił tu, nie? Co to za chore gówno jest? Nie no, nie wierzę, kto to kurwa napisał? Pan żeś już się dorobił, kurwa, tyle, że daj spokój. Diegoszka, dziękuję serdecznie za wsparcie. Zapraszam cię na Discorda, podepnij sobie Discorda z YouTube'em, powinno rangę przeznaczyć. Dziękuję serdecznie. Dobra, fajnie. Mam jednego chłopoka z głowy. Cześć, że musiałem Windowsa 7 instalować, żeby mi G3 ruszyło. Na Windows 10 normalnie śmigało, a na Windows 11 nichuja. Znaczy na Windowsie 11 może być taka sposobność, że nie będzie działać. Ponieważ nawet Gothic 1 czy Gothic 2 wam się na Windowsie 11 nie odpali. Musicie mieć dopiero jakby Uniony i DX11, żeby się odpaliło. Także jest to prawdopodobne. Ja na przykład siedzę sobie na 10 i nie mam problemów. Z tego co wiem, to na 11 są niezłe już problemy jakby z Gothiciem. No słuchajcie, no jest jak jest, nie? Stare kurwa rupieć jest, nie? A nie gra już. Z tym świętym płomieniem i jak jesteś w walce z duchami, jeśli nie mamy wstępnej broni, ale użyjemy tej runy, to zadamy duchom zjawom obrażenia, tak by TV. Znaczy inaczej, święty płomień ogólnie jest to buff.
Jest to buff paladyna, który po prostu sobie jakby odpalasz i on jakby dodaje ci odporność na magię 75 plus daje ci 100 base obrażeń, które ci się przekłada na przykład w mele czy w łukach. Łuki, kusze, każde mele, nawet chyba w kosturach i w mieczach magicznych też powinno to raczej działać i raczej to działa. Tylko tam pytanie jakby się tego tyczyło, czy po prostu te base 100 obrażeń dostaniesz również, jak nie wiem, wyciągniesz na przykład małą burzę ognistą, nie? No to nie, no to nie dostaniesz wtedy obrażeń. Po prostu zadasz tyle, co możesz zadać tą małą burzą ognistą, nie? Dobra, czekaj, co tu mam następne? Dobra, tu mam pytanie. Możesz Zirec spróbować w sumie, nie? Możesz Zirec spróbować, zobaczymy, czy na to odpowiesz. Pytanie. Drugi raz odpowiadać? Na razie daję szansę tym, co jeszcze nie odpowiadali, żeby było tak sprawiedliwie. Że pomału. Czy jest jakaś różnica między zwojem woń trucizny a runą? Jeżeli jest, to jaka? Będą gilcy do pobrania z Discorda. Znaczy jakieś tam spolszczenie? Ja wiem, w sensie jakby... Pewnie Buziol będzie coś jakby ten... Pewnie będzie mi wysyłał, bo on to chyba ma gdzieś tu... Mogę to udostępnić, najwyżej pod streamem to po prostu rzucę, nie? Już będzie ktoś jakoś tam szczególnie chciał w to pograć, ale to mówię. Nie polecam, kurwa, bo to szkoda czasu, nie? Bardzo fajne. Buziol mówił, że się pierdolił 300 godzin, więc ja to już, kurwa, nie wiem, pożegnam się ze swoim jakimś życiem, kurwa. Zwój mniejszy damage dodaje, zgaduję. No jest to dobra odpowiedź. Powiem ci, że sprytnie to podszedłeś do tego. No ale pewnie wartości nie wymienisz, nie? Jesteś w stanie wartości jakby wymienić? Albo bądź czym dokładnie się jakby różni, ktoś wie? Ale no zaliczę tą odpowiedź, nie? Jakby Zirel. Tylko sprytnie to napisałeś, nie? Dobry, witam. Co w czasie? Justin, witam. Ktoś wie? To jest takie, myślę, że wartości znać, wiedzieć co dokładnie. Woń swój daje 100, a runa 200. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zwój nam daje 100 obrażeń. Są to, co ciekawe, tutaj bardzo często myląca jest nazwa dla ludzi. Jest to zaklęcie z piątego kręgu dla guru. Jest to zaklęcie, które dodaje nam obrażenia base. Po prostu nie jest to żadna trucizna. Są to po prostu base'owe obrażenia. Używasz tej runy, zadajesz 200 obrażeń. Po prostu. 200 na hicie obrażeń. Więcej. Także tak to sobie działa. Jeżeli użyjemy zwoju, to zadajemy 100 obrażeń. I z tego co... mi się wydaje, ale raczej tak będzie na pewno, że te obrażenia są takie, że jak to użyjesz, to nieważne, czy wróg ma, nie wiem, giga dużo defów, zawsze zadasz 100 więcej. Czyli powiedzmy, jak w drugim rozdziale, nie wiem, zadajesz minimalne po 20
i nie przebijesz się, to zada 120 na przykład. Ja sobie raz to nawet używałem na tym, na arenie orkowej bodajże, jakimś tam magiem i to zawsze dawało tak jakby 100 takich pełnych obrażeń po prostu, nie? Takie true damage, nie? To dodaje, no. Tak to można ten. To jest taka ciekawostka. Bardzo drogi w ogóle zwój. Jest ich w kurwę mało. Żeby was nie skłamać, to chyba dwa. Ale mógł dodać ich czasami więcej. Jakby likier nie. Jakby ten, nie pamiętam, ale wiem, że w kurwę były drogie i ten. I mało było ich na pewno. O! Teraz mam takie prostsze pytanie, obrazkowe. Ciabek, nie wiem, czy witałem się, Steel. Skłem więcej daje? Nie, 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 nie. To nie jest trucizna, panie Kapi. To nie jest trucizna. To są jakby czysto base'owe obrażenia. To jest właśnie, to jest mylnie jakby rozumowane. To nie jest trucizna. To się nazywa ten woń trucizny, ale to nie ma nic wspólnego jakby z ten, bo kieł zwiększa obrażenia stricte od trucizny, a to są takie jakby true damage po prostu, nie? 200 true damage na runie. Na zwoju? No, raczej nie. Nic co takiego nie przypominam, nie? Bartosz? Bartosz, chyba nie odpowiadałeś, nie? Dobra, masz Bartosz w sumie, bo to takie lekkie jest, nie? Obrazkowe. Kurwa, jestem ciekaw, czy odpowiesz, nie? Dobra. Teraz tak. Po co są te drzewa w grze? Tobie dam Bishin następny, jakby ten, nie? No właśnie, po co? Zgadzek nigdy nie grałem. Znaczy, no nie wiem, jak Steel oglądałeś, wiesz, live'y, nie? Tam wiele rzeczy da się w sumie ten, ale raczej ciężko ci będzie, nie? Zdobyć składnik do super kuszy? Nie. Nie, 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 nie. Dobra, ktoś wie? Że Don tutaj wie, Delling wie, Apelius wie też. Są młode wilki, to muszą być młode drzewa, kurwa. Algirion, no, chłopok, a masz, kurwa, dobra. Chuj, że zła odpowiedź, masz Algirion, kurwa, z punkty stylu, nie? Masz, chłopok, te punkty, żebyś chociaż miał coś, bo... Żeby kto inny chociaż miał czasem. Masz, kurwa, bardziej, kurwa, głupiej odpowiedzi nie słyszałem, masz punkty za to. Głupsze, jakie, kurwa, odpowiedzi nie słyszałem. Dobra, są, kurwa, młode witki, to muszą być młode drzewa. Odpowiedź tak. Dobra, komu ja mówiłem, tam obiecywałem teraz? Ja to powiem zawsze i ten. Potem zapomnę, ziom pepsiak. Komu to obiecałem teraz, że tam pytanie. Wiślinowi chyba. Chyba ta, no. Znaczy nie wiem, czy wkleisz, bo Twitch ci raczej chyba nie pozwoli. To jest ta ochrona jakiegoś tam dwa bułki, nie? Więc raczej tego nie wkleisz. Tak, nie wkleisz tego. Nie ma opcji. Chciałbyś mi na PW wysłać na Discordzie na przykład. Screena to wtedy bym zobaczył. Dobra, Bishin, chcesz pytanie?
Trochę podchwytliwe, trochę łatwe, nie? Nie, 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 bo ja mam kropki ogólnie, nie? Totalnie jakby nie wysłało się, nie? Totalnie są takie gwiazdki jakby. Ale witam. Przynajmniej z tego co widzę, nie? Na kolejne koło fortuny? Znaczy no, o to chodzi, nie? Wcale chciałem coś tam zrobić, coś ciekawego, żeby wiesz, by sobie ludzie mogli powrzucać też jakby za kajmuśki, no jakby mówię. Za kasę to i tak już kurwa za dużo powrzucali, nie? Dobra, Bishin, to słuchaj pytania. Ile jest bossów w świątyni śniącego? Bossy to są te, które punkty nam dają. Tak dla ścisłości. Było na zwoju? Znaczy, pamiętaj, że jeżeli była taka informacja, to jeżeli taka była informacja, to może być to błąd z tłumaczenia, bo na bank to nigdy tak nie działało. Jeżeli tak było nawet, nie? Pamiętaj, że też tłumaczeń było od kurwy nędzy, bo były różne tłumaczenia i różne osoby robiły te tłumaczenia. I też w ruskim tekście było dużo korekt ogólnie. Też w chuj jakby nawet takich korekt sam osobiście zgłaszałem. Więc jeżeli było coś takiego, mówię, naprawdę nie pamiętam, to, ale na bank to na pewno nie działało, nie? Bo zawsze były to jakby ten, zawsze był to true damage, nie? Ciao, Rosso, witam. To używam przekleństw. Nie lubię Sherlock. Czekaj, bo żebym się zajebał w akcji. Nie padło, bo 50 sekund opóźnienia dostałem. Bishin jeszcze raz. Ile jest bossów w świątyni śniącego? Nie, w sensie jakby nie widzę. Jeżeli to gdzieś napisałeś, to nie widzę, nie? Jak w świątyni śniącego kruk? Panie Bishin, no. Guys, kto wie? Ile? Co jest? Nie wiem, chuj chodzi, nie? Cztery bossy. Ork, widmo, nekromanta i strażnik świątynny. No, możemy tu Mateuszkowi doładować konto. W sumie nie miał jeszcze to. A wymienił ładnie nawet. Kurwa, Mateusz, ja za dużo tych kajmuszek? Opak? Które masz to, ale... Bo boli mnie teraz serduszko, nie? Co teraz zobaczyłem, nie? To. Kto? Falk? Ishikurat? Ishikurwakurat? Jaki kurwa Ishikurat? Dobra. Obrazkowe. Ręka chaosu? Spell maga wody? Obrazkowe. Ja mam trzy obrazkowe pytania. Łatwe. Ech.
Amun Ra. Taki gość. Daj pan zarobić. Dobra, panie Ruski, bo żeś pan nie odpowiadał. Dobra, pytanie obrazkowe do pana Ruski. Co to za miejsce? Opisz, gdzie się znajdujemy. Tyle w sumie, nie? Co to za miejsce, gdzie jesteśmy? Co to za lokalizacja? Gemod, ci się pierdolą? Pomyśl sobie, co ten? Co ja tu kurwa mam czasami? Jak ja się kurwa zastanawiam, gdzie jest Szczawik, a potem mi się kurwa pierdoli 10 tysięcy lokalizacji, nie? Eksperci z czatu przybyli. Górnicza Dolina, wolna kopalnia, jedna z chat tego, dobra. Elegancko. To było łatwe. Ale wszystkie obrazkowe pytania są łatwe. Dobra. Kolejne obrazkowe pytanie będzie. Kolejne obrazkowe pytanie będzie. O. Ty chętnie? Dobra. M8, panie. To samo pytanie. Co to za miejsce? Gdzie się znajdujemy? Opisać, nie? Opisz historię tej plamy krwi. Ja kurwa celowo robiłem te zdjęcia właśnie pod takimi kątami nieraz, nie? Górnicza Dolina obok kopalni. Jakiej kopalni? Precyzyjnie, panie M8. Jakiej kopalni? No właśnie. Precyzyjnie, panie Moszem, bo tak to my o nie ten. A skąd wiesz, że to GD? A jaką ma pan pewność, że to jest GD? Ja tu nic nie powiedziałem, nie? Orków? No nie, nie, nie. Kto wie, gdzie to jest? Jaskinia. Odok. No, Delling chyba najbardziej precyzyjnie powiedział. No ogólnie jest to, no tak w skrócie, no jest to miejsce przed wejściem do nowego obozu, nie? Tak w skrócie. No tutaj się już nawet śniegowy teren tam po prawej jakby robi, nie? Tam jest ten wilk ogólnie i tak dalej. No powiedzmy, że część osób dobrze napisała, nie? Bo to... Nie wiem, czy wam to zaliczyć ogólnie. No. No, no słuchaj.
Takie rzeczy to są charakterystyczne bardzo. Piękną akcję, pamiętasz? To się Wolna Kopalnia Orków nazywam. Panie M8. Panie M8. Czy pan mnie próbujesz chuja zrobić? No i zrobiłeś. Dobra, masz kurwa te kajmuszki za chujową odpowiedź, ale... Wyjebane. I tak już nie, jeszcze nie dostał pan rzeź, to masz. Masz. To teraz ja mam pytanie. Oho. Co to za bestia na ekranie? Nie chodzi o smoka. Chłopok. Jakby ci to powiedzieć. Nie widzę. No dałem ci M8, bo... Ty chcesz pytanie? Nie no, Ortegusiek, ty kurwa nic nie wiesz, nie? To nie pytania z Doliny Zombie. Gdzie ty kurwa z New Balance'u byś na pytanie odpowiedział? Nie ma chuja, nie? Żadne, chociaż ej. Obrazkowe może. Nie, to nie odpowiedziałbyś na to, by nawet to nie, ciężko by ci na obu lokacje skojarzyć. Nie ma chuja, żebyś na to odpowiedział. To już musiał prawdopodobnie chociaż raz zagrać, chociaż nie grał nigdy. Mam pytanie obrazkowe, ale to... Chuj z tego, żebym ci je zadał i tak nie zgadniesz, nie? Grałem, ta pizdę tam w Jasia w dupę oko, nie? Dobra, komu możemy tu dać? Pepsiak, masz Pepsiak. Pytanie dla ciebie. O tej samej jakby kategorii wagi. Co to za lokacja? Gdzie się znajdujemy? Opisać. Send me location, kurwo. To byś wiedział? A chuja tam, cyganisz teraz. O tego się. Czy no, ta lokacja była w innych modach, ale no nie wiedziałbyś jakby jak się nazywa, nie? Panie Blaze, czy pan do chuja odpowiadasz? Bo się nie będziemy lubić zaraz. Jak odpowiada jeden, to odpowiada jeden wyznaczony, a nie pan Blaze. Ja nie powiedziałem. Panie Blaze, proszę o odpowiedź. Proszę się uspokoić. Bo nie... Kurde, jak będę trzaskał zaraz, nie? Ja wyskoczę z wami, kurwa, na solo. Zobaczycie, nie? Po kolei, kurwa, będę ten... Tego. No, nie pokażę wam ogólnie aż do kamery, bo... Nie będę was straszył ogólnie, bo potem nie będziecie kurwa spać w ogóle, ale się powstrzymam, ale co to jest? Smokiem z Erkendartem, patrzę tam puma jest. No dobra, wie pan o co chodzi. Sprawda, żeś pan nazwę nawet nie napisał, ale wie pan o co chodzi, widzę. Dobra. Masz panie Pepsiuk. No to jakby to nie pomoże, to ma bić, nie? Tłumaczysz zasady, nie? Cały czas, nie? Żeby nie odpowiadać, żeby odpowiadać jedno sobie. Nie i tak i chuj, nie? Nie da rady, nie? Smokiem przyjaznym. Ortegusie, mogę ci zadać pytania u Windlasa. Dobra, łatwiutkie pytanko tutaj, takie... Myślę, że w sumie łatwe, raczej, ale zobaczymy. No dla mnie jakby jest giga istotne. Pytanie, czy ktoś będzie... Znaczy nie no, na pewno będziecie wiedzieć, tylko pytanie, komu to zadać. Pawłowi? No Paweł chyba, nie odpowiadałeś jeszcze dzisiaj. Tak, odpowiadał żeś pan. Także jest szansę innym, nie? Paweł, dobra, słuchaj Paweł. Pytanie proste. Pytanie tyczy się zwoi. Ile kosztuje many przemiana w golema oraz smoczego zębacza? I to mówię, powtarzam, zwoje.
bardzo proste, myślę, pytanie, jak ktoś grał, a zawsze nakłaniam ludzi, żeby używali przemian. To jest aż taki must have nawet, bym powiedział, nie? Czy no nie mam już obrazkowek, bo już ten, bo już... Zła odpowiedź, panie Paweł. Druga sprawa, jest dwa zwoje, a pan coś napisał 75 lub 100. No to... No to jak? Ktoś wie? Tam z YouTube'a, czy nie wiedzą? Znaczy, znaczy osobno, nie? Ale ludzie, ja pisałem o... Nie wiem, kurwa. Jest... Jeszcze raz! Dzieci Indygo, dobra? Jeszcze raz, bo ja widzę, że na Twitchu zrozumienie, a kurwa na YouTubie to ciężko, nie? Słuchaj, jeszcze raz, pomału, spokojnie, nie denerwujcie się, chłopaki. Pytam o dwa kurwa zwoje. Dwa zwoje. Dwa mają kurwa różne koszty many. Dwa zwoje, nie kurwa jeden, dwa. Ile kosztuje many przemiana wygolema oraz smoczego zębacza? Dwa kurwa zwoje, dwie wartości obok siebie. Coś i coś. Ja pierdolę, nie mogę, nie! Ja pierdolę! Jezu, nie mogę już, kurwa, wymienisz psychę, kurwa, czyścicie, nie? Widzę, że to kilka osób wie, po prostu no, odpowiedziało, nie, ale... Nie, nie, ale jakim kurwa cudem, mówię wam dwa zwoje, a wy piszecie jedną wartość, to co ja mam se kurwa strzelać? No kurwa, to mu pewnie chodziło o smoczego zębacza, a tu mu chodziło o golema. Józek napisał golema, to po połowie daj kajma chociaż, nie? Widzisz, że dobrześmy napisali z Józkiem na zmianę, nie? Ja pierdolę, nie wierzę, co wy robicie, kurwa, czy chuj. Nie, to jest do wyjebania, nie? To... Pójdź z takim pytaniem, nie? Myślę, że tyle samo kosztują. W sumie... O jakim modzie mówimy? New Balance. Dobra, kto tam jeszcze nie odpowiadał dzisiaj? Kto chce się spróbować? Już się kurwa gorzej nie da niż jedną wartość napisać, nie? Ty chcesz Bartosz? Dobra. Ty chcesz Bartosz, okej. Okay. Na jakim etapie najwcześniej możemy wykonać zadanie Bezgraniczna Potęga? To do Gotika? No byku. Proste. No to jak ty byku nie wiesz co to za moda, ty chcesz pytanie? Panie Walut. Nie zadam panu pytań, no pan nie odpowiesz, nie? Pan nigdy w tego moda żeś nie grał, pan nawet nie wiesz kurwa czy to do Gotika jest, nie? No bym powiedział, że do tych, do marsjanków multivitaminy to co? To też by pan byś nie wiedział czy takie coś jest. Ale co czwarty rozdział? Precyzyjniej. To mi nic dalej nie mówi, nie? To czwarty rozdział. Konkrety, konkrety. A druga sprawa, czemu wszyscy odpowiadają? Nie, sam zamykamy to, bo już trolują, nie? Czemu odpowiadają wszyscy? No to jak grałeś 17 razy, jak mówisz, że ten, że co to za mod? Ty mnie w chuja ładujesz walut, tak? Ty gościu. Mówisz, że grałeś ten, pięściami, tak? No to kurwa, łapie, zaraz się spróbujemy, nie? Opie. Zobaczysz, jak ci tego, nie? Podbródkowych, opie, tego.
zakręcę, to człowieku wylecisz opiego. Tego. Ja bym tu bejtował jeszcze. Ja no ładnie. Nie no goście, napierdalamy się, nie? Ja nie wybaczę ci tego, nie? Ja machuję, nie? To chłopie, możesz mi, chłopie, ten, psa złotą rybkę obrażać, chłopie, słonia, kurwa, Trąbalskiego, nie? Ale tego ci nie wybaczę, chłopie. Nie ma opcji. Nie ma szansy, nie? No, sprzegaj sobie, chłopie, teraz. Ale mnie, nie, zagotował mnie chłop, nie? Ale mnie wkurwił teraz. Ja pierdol, nie wytrzymam, kurwa. Nie grałem się do nas teraz, ale gra mi się zawsze kończyła po zdobyciu pierścienia od Elrika i wyjściu z miasta. Dobra, dobra. To takie 17 razy to ja też kurwa grałem, wiesz? Nie chce mi się. Ortegusie, nie męcz kurwa buły, no. Dajże sobie spokój z jakimś obrazkiem. Widzisz, że i tak oni już trolują ogólnie. Za dużo już chyba tego, nie? Bo już trolujecie ogólnie. To ja mam do prowadzącego pytanie, co to jest po wodzie pływa kaczką się nazywa, podpowiedź to nie borsuk. Co? Czekaj, jeszcze raz. No źle już powiedział, to już do wyjebania wszyscy, nie? Tak już wszyscy odpowiedzieli i ten, to, no już ten się nie liczy. Czekaj, co to było za donate? Ja mam pytanie do prowadzącego. Co to jest? Po wodzie pływa? Kaczką się nazywa? Odpowiedź to nie borsuk. Kurwa, nie wiem, pewnie Polacy, nie? Jak mi się wydaje. No bo tu powinno być sprecyzowane, że to w Anglii jeszcze, nie? Bo ogólnie... w Anglii jest tak, dlaczego kaczki właśnie ten... głodne pływają, nie? Bo Polacy po chleb szybciej, kurwa, zapierdalają. Także powiedziałbym, że Polacy. Ja mam tak. Nie chcę mi się już zadawać tych pytań. Stawię te pytania na następny raz. Bo jest trochę tych pytań, więc fajnie będzie jeszcze sobie zostawić. Zrobimy sobie może jakby w trakcie, nie wiem, gdzieś tam na przykład New Balance by się wylosował ten. Zrobimy sobie jeszcze z pytaniami. I ten. Nie, nic, już tyle. Za dużo już, nie? Już tyle. Nie ma szansy. Nie wiem, co robimy. Co robimy? Kończymy streama, czy co robimy? Jutro byśmy pewnie kontynuowali. Muszę w ogóle, pomysł ogólnie nad filmem. A muszę sobie przysiąść ogólnie i popracować nad tym filmem w końcu. Żeby siąść kiedy. Odpowiedź pokazać? Znałem się właśnie, może by to zostawić na film w sumie. Bo mam coś ciekawego. Znaczy mam w sumie kilka rzeczy, nie? Tylko no, miałem nagrywać i ten. I w sumie tak nie było czasu, bo cały czas jakby live'a. Jak miałem ten, no to cały czas live'a prowadziłem, nie? No to jest tak, że jak już zacznę jakby robić film, to jakieś tam kurwa 5 godzin, potem mi się już żyć nie chce i chuj, nie? Gilcy? Sami wybraliście, że gilcy będą kurwa po New Balance, co wy chcecie? To jakie pretensje teraz do mnie? Dawaj jakiego mewka po aracha. Co wy chcecie ode mnie? Pytanie do Kajmy. Co zrobiłeś, gdy azteccy kapłani składali ofiary z gołtikowców dla Montezumy? Piłem brawo. Łatwe.
No łatwe akurat, nie? O właśnie, zobaczę sobie jeszcze ten. Dobrze zgadłem ogólnie wcześniej. Osobom. Do pytań. Rzadkie pytanie. A, no, no to dobrze myślałem. Za misję do dna? Nie ma takiej misji w grze. Proszę następne pytanie. Proszę następne pytanie. Nie ma takiego questa w grze. Nie ma takiego questa w grze. Dobra, chyba myślę, że ten. Że nawet fajnie wyszło. Też nie ma co chyba przedłużać aż tak. Aż tak, bo no wiecie, jakby co za dużo to też będzie jakby męczące. Myślę, że i tak jakby ten fajnie wyszło w sumie, jeżeli chodzi o pytania. Jak wam się podobało takie coś? Wiadomo, że to różnie jest, wiecie, jakby tam z odpowiedziami i tak dalej. Są różne też ta jak to się nazywa? Różne szybkość jakby wysyłania wiadomości, jak to nazwać? No, że na Twitchu widzą szybciej, tutaj ten i tak musiałem, wiecie, manewrować trochę. Starałem się jakby jakoś tak mniej więcej sprawiedliwie to zrobić, no bo tak jakbym tam miał patrzeć na tych chłopaków, co są wysyłani na Twitcha, to oni by kurwa wszystko zgarnęli, tak szczerze powiedziawszy. Albo przynajmniej większość, bo większość jakby dobrze odpowiadali, nie? Bo raczej rzadko się mylili w ogóle, więc... Znaczy no, takich ludzi, co tam jakby musi się kurwa wyrwać do odpowiedzi, no to zawsze się znajdzie, nie? Jakby ten, no nie przetłumaczysz, no nie da się chuj, no. Bo ja próbowałem, ale to się nie da, nie? No jakby takie rzeczy, no... ten, nie ma opcji. Bo ja sobie tak pomyślałem w sumie. W sumie to było może śmieszne, ale... A jakby na przykład... zrobić takie coś, nie? Że... nie wiem, nagrać na przykład taką serię. Nie wiem, zapraszałbym jakiegoś odważnego widza z jakimś normalnym mikrofonem na przykład. I nagrałoby się powiedzmy, no nie wiem, tam zadawałbym do 10 pytań załóżmy. One byłyby na przykład ABC, ABCD. Tak, trochę jak w milionerach. I zadawałbym pytania po prostu jako formie takiego odcinka, tak nie wiem, do pół godziny ogólnie jakby było coś takiego z New Balance'u. Jest, ma ktoś kurwa jaja, kto by się tego podjął? W sensie, co chciałbyś spróbować ogólnie? Oczywiście robilibyśmy coś takiego, czy nie robilibyśmy coś takiego, że jakby odpowiedział źle, to by odpadał. Bo wtedy byłoby to trochę bez sensu, bo to już jest jakby zróżnicowana wiedza i myślę, że mogłaby być sytuacja, że ktoś by odpadł na przykład na starcie, to by było takie gówniane, ale podliczalibyśmy sumę tych 10 pytań, one by były jakby różnej kategorii, potem byśmy załóżmy wybrali jakby osoby, które wiecie, odpowiedziałby na przykład na 10 pytań. Je byśmy na przykład zmierzyli jakoś na przykład wiedzą czy coś takiego, że nie wiem, załóżmy zrobiłbym tak, że byłoby 7 osób na przykład, byłoby 7 odcinków, potem byłby taki jakby finał tego wszystkiego, czyli wybralibyśmy te 3 osoby jakieś najlepsze z tych spośród siedmiu, wymyśliłoby się jakąś inną formę, żebym wtedy próbował te 3 osoby jakoś spróbować, jakby zaprosić. Bo wiadomo, że kwestia to jest też jakby czasu, no to ludzie też macie jakby różne ten, no to bym musiał się jakby coś dopasować, nie? I może bym, i byłaby jakaś na przykład już namacalna nagroda do wygrania, nie? To już by było jakby już o namacalną nagrodę, nie? Też na tej zasadzie. Musiałbym tylko pomyśleć, jak to zrobić, żeby jakby ktoś mi nie oszukiwał, żeby tam nie korzystał jakby z czegoś tam, jakiś tam źródeł i tak dalej. Pewnie by było jakieś tam czasowe, no nie? Pewnie by było jakieś tam czasowe czy coś. Tak sobie pomyślałem w sumie, że może by coś takiego zrobił. Zobaczymy, nie? Zobaczymy ten, nie? Może...
Może się uda. Jak ktoś będzie odważny, ja dam znać i tak dalej. Jak się ktoś zgłosi i jakby ma jakby konkretną wiedzę, to coś takiego się zrobi ogólnie. Ale jeszcze nie mówię kiedy, bo to mówię, musimy sobie przygotować, a druga sprawa też na ten dzień na pewno bym musiał to na tą osobę pewnie poczekać, to nagrać ogólnie i tak dalej, jakoś to tak zrobić jakoś tam sensownie, nie? Można bez mikro, bez kamerki. A jak chcesz kurwa na pytania odpowiadać bez mikro i ten? Znaczy nie musi być kamerka, a raczej bardziej bym nie chciał chyba z kamerką, bo nie chcę jakby widzów pokazywać w kamerce z tego względu, że potem mi ktoś powie, że użyłem jego kurwa wizerunku bez zgody, a przyszedł do mnie jakby rozmawiać, więc raczej mówię. Bez kamery po prostu, tylko z mikrofonem i ten. I po prostu ten. Masz pomysł na to? Dobra. To bez kamery na pewno, bo mówię, nie chce mi się potem pierdolić, że ktoś mi jeszcze powie, że użyłem jeszcze kurwa jego wizerunku, nie? A mówię, w dzisiejszym świecie to akurat wszystkiego się można spodziewać po ludziach, bo to jest kurwa takie, wiecie, ktoś się zbłazi na przykład czy coś, albo ten, wiecie, że i potem będzie mi problem robił. Pierdolę to ogólnie, nie będę się bawił w jakieś gówno. Jak już to bez kamery, tylko ten. No, jakby będę musiał pomyśleć jakby nad tym, żeby coś takiego zrobić. Na live raczej bym nie chciał robić. Raczej odcinki w sumie byłyby chyba lepsze, nie? Do czegoś takiego. Wydaje mi się, że jakby nagranie po prostu i tak dalej, czy coś, to coś takiego by się zrobiło. I na ekranie by się wtedy wyświetlały pytania, wiecie jak. Tobie zbłaźnienie już nie grozi? Czemu? Nie, mówię, po chuj ta kamera. Nie jest ci potrzebna, no. Zadajesz pytania, ci na maile odpisuję. Kurwa, chłopie, idźże kurwa spać. Przestań chlać, chłopie, nie? Idźże, chłopie, kurwa, spać, nie? Dajże, wiesz czego, kurwa, stąd, nie? Wyciągnijcie tego chłopa, bo zaraz nie wytrzymam, kurwa, nie? Idź, pójdziesz stąd, kurwa, bo... Nie, naprawdę, nie, aż mi już, kurwa, ręka świeżbi, kurwa. Polecone mi, kurwa, wyślijcie, no. Patrzcie, kurwa, faksem albo innym chujem, nie? Chłopie, kurwa, ty, weźcie, kurwa, latarkę i świećcie, kurwa, jak Batmana będziecie, kurwa, wywoływać, no. Będę odczytywał. Ja pierdolę, co za kurwa pomysły, nie? Ja wierny widz, nigdy ci nie opuszczę. Chłopie, ja się kurwa tego obawiam, nie? Dobra, idę stąd, bo się zaczyna robić już kurwa cringe jak skurwysyn, nie? Dobrej nocy życzę, widzimy się jutro, pewnie na New Balance będziemy napierdalać, nie? Dalej. Elo.